Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tu cud. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Wujek Bohun oraz na kanale MRCH Śląsk. Witam was, witam Szymona, witaj Szymonie. Witam ciebie wujku, witam twoich widzów, witam moich widzów. Witajcie na moim kanale i na kanale Wujaszka. Siemanko. Siemaneczko wszystkim na obu kanałach. Proszę państwa, w pierwszym odcinku, oczywiście z nowych playlist i na kanale Szymona, i na moim kanale, u mnie jest to seria zagrania Wujka Bohuna i playlista Dying Light 2. U Szymona jest to jaka seria? U mnie playlista nazywa się tak samo, Dying Light 2, a seria Niecodzienny MRCH Śląsk. Proszę bardzo, każdy ma na to jakiś swój sposób, ale proszę państwa, dzisiaj nasze siły się łączą. W pierwszych naszych odcinkach byliśmy pielgrzymami, Szymon oczywiście na swoim kanale w singlu, bo musieliśmy dojść do tego konkretnego miejsca, czyli do tego właśnie kościoła, i tutaj jest szopka. Ja byłem pielgrzymem, Szymon był pielgrzymem, dotarliśmy do kościoła, tutaj jest szopka i w ogóle szopki to dzisiaj dopiero będą, ponieważ jesteśmy laikami w tej grze, będziemy bardzo dużo lamić, będziemy swój honor plamić. Ale proszę państwa, to jest wiadome, że jak zaczynamy z tą grą swoje przygody, to będzie to wyglądało tak na drodze od zera do bohatera. I my tutaj na pewno będziemy lamić na bank, przygotujcie się na to, ale w komentarzach pod filmem i Szymona, i moim, będziecie mogli nam zdradzać takie techniczne instrukcje, jak sobie z tą grą poradzić. Już bardzo dużo zrobiliście takich instrukcji, przynajmniej u mnie na kanale pod, no w sensie w komentarzach pod pierwszym odcinkiem, i daliście tam takie fajne instrukcje, że jak na przykład będą ścieżki dialogowe, to te na żółtym tle to są te decydujące od tych właśnie odpowiedzi na pytania naszych ewentualnych przyszłych, no nazwijmy ich kontrahentów, zależy co będziemy dalej robić w grze. Także one są decydujące. Też powiedzieliście nam, w sensie słowem, czcionką wyrażonym, czy dobrze chyba powiedziałem, nie? To napisaliście nam takie instrukcje, że warto najpierw robić te zadania tak zwane białe, bo jeżeli pójdziemy ścieżką żółtych, to popchniemy fabułę do przodu i te białe nam przepadną, więc dobrze robić, póki jest na to czas, te wątki poboczne, bo się je opłaca robić, one są dosyć fajne. Więc takie pierwsze instrukcje, które nam sprzedaliście, my bardzo sobie doceniamy, prosimy o więcej takich fajnych właśnie instrukcji, natomiast prosimy, abyście nam nie zdradzali wątku fabularnego. W przypadku mojego kanału zasada obowiązuje z poprzednich playlist serii zagrania Wujka Bohuna: jeżeli ktokolwiek zdradzi fabułę gry, dostaje automatycznego bana bez wahania. Tak to u mnie wygląda, nie wiem jak tam u Szymona, Szymon ma swoje zasady, ale jest jedna główna złota zasada. Będziecie mogli zobaczyć co drugi piątek, na zajebisty weekendu początek, Dying Light 2 na kanale u Szymona i na moim kanale. Oczywiście link do kanału Szymona będziecie mieli w opisie do tego filmu. Tam też będziecie mieli wymienione wszystkie playlisty z gier o tym samym tytule. Zapraszam, jeżeli ktoś by się nudził. U Szymona też pewnie coś ciekawego znajdziecie. Natomiast no, link do kanału Szymona znajdziecie w opisie właśnie pod moim filmem. No i możecie zobaczyć ten sam odcinek, słuchać tego samego dialogu, bo on się nie zmieni, ale możecie zobaczyć ten gameplay z perspektywy Szymona albo z mojej perspektywy. Gdy ja zginę, możecie to zobaczyć z oczu Szymona na kanale Szymona. Kiedy Szymon zginie, ach, tą lamę wkleicie mu w komentarzach u mnie. Także proszę państwa, bardzo fajna sytuacja na dwa kanały, na jeden czas publikacji, na jedną przygodę. Ja tutaj hostuję, w sensie ja jestem prowadzący, Szymon do mnie dołącza do gry, a więc po prostu te wszystkie progresy w grze, które będą się na save'ie zapisywać, będą u mnie, ale nie u Szymona.
ale spokojnie, jeżeli zaszłaby kiedyś taka potrzeba, żeby Szymon miał te wszystkie progresy zapisane, ja mu po prostu prześlę save'a i mam nadzieję, że to jakoś tam ze sobą zaprądzi. Nie wiem, czy to tak będzie działać, czy nie, nie mam zielonego pojęcia, ja się nad tym nie znam, ale mam nadzieję, że tak. No i proszę Państwa, od dzisiaj gramy w kooperacji. Kooperacja, bardzo fajny termin, bardzo gamingowy. Ja życzę Wam miłej zabawy, polecam coś do picia, coś do chrupania, no i my zabieramy się do eksplorowania, bo tak się tutaj oczywiście ta gra kreuje. Ja teraz oddam głos Szymonowi. Szymon, co chciałeś jeszcze do tego dodać, co chciałeś przekazać? Ja myślę, że ty powiedziałeś już prawie wszystko. Jaki oczywiście chłop, to podpisuję. Wygadałem wszystko. Oczywiście też podpisuję się pod tym, że jak ktoś zdradzi wątek fabularny, no to niestety dłużej na kanale gościł nie będzie, a jak będzie gościł, to już tylko jako oglądający, bo też dostanie bana. Jeśli chodzi o mój opis, to tam również zobaczycie pod tym odcinkiem i pod każdym odcinkiem z tej serii link do Wujka Bohuna, więc jak ktoś jeszcze jakimś cudem nie zna Wujka, no to zapraszam serdecznie. Też wiele ciekawych playlist, wiele ciekawych lam możecie tam zobaczyć na kanale. No i tyle. Ja zapraszam co drugi piątek tak samo o godzinie 17. Z mojej perspektywy możecie zobaczyć, jak ja to robię i ewentualnie jak wujek pada, żeby też mu wkleić lamę. U mnie ta lama, nazwaliście ją psem, no więc niech będzie pies. To czy będą wklejać mi psa u ciebie? Jaki tak, chłop. Znaczy to jest lama, ale ja cały czas się z nimi kłócę. Będę musiał w końcu to zmienić. Proszę Państwa, a tak troszeczkę sekretów Wam zdradzę. Wiecie, coś co nie widzieliście, bo to stało się za kulisami. Widzicie tą kozę z tymi wielkimi dymionami? Widzicie ją, tą kozę, tutaj tą pierwszą? Szymon ją wydupał z nosa przed odcinkiem. Myślałem, że powiesz, że ją wydoiłem. Także proszę Państwa. Tu leży, popatrz. Także będzie się dziać. Będzie tutaj krew po ścianach się lać. Także co, Szymon? Zaczynamy. Musimy tak przyzwyczaić naszych widzów do naszej lamy. Znaczy, że z tą krwią to ja bym tak uważał, bo jak próbowałem, czy wszystko działa przed nagraniem, to na chwilę przyszedł mój syn i powiedział. Ale ten, ja mówię, że uciekaj stąd, bo tu są takie potwory i tak dalej. Tata, ja no wiem, że to jest tak na niby, a ten zombie jest śmieszny. No tak, moi drodzy, zombie jest śmieszny. Troszeczkę odniosę się do waszych komentarzy, moich komentarzy z pierwszego odcinka. Przede wszystkim ja sobie tutaj pozwolę jeszcze na taką malutką dygresję, jeśli Szymonie pozwolisz. Nie ma moi problemu. Drodzy, te wszystkie światła, które ja teraz mam... Szymek, żebyś ty wiedział, co się tutaj u mnie dzieje, bo nie streamuję Szymonowi. Ja to za tobą, no. Ja się patrzę tutaj w stronę teraz tego prycza, takie fioletowe lampy tutaj świecą, niesamowite neony. Ja tutaj mówiłem, że ta gra jest za cukierkowa i myślałem, że mnie tutaj no skontrujecie, że ja nie mam racji, że ta grafika naprawdę jest super, ale ku mojemu zdziwieniu poparliście moje zdanie, że faktycznie ta grafika jest niesamowicie cukierkowa, za cukierkowa jak na grę tego typu, tego segmentu. Myślałem, że dacie mi jakąś poważną kontrę, że wbijecie mi jakąś szpilę, że ja będę musiał z wami dyskutować na argumenty, wymieniać się jakąś mocną dyskusją, ale nie. Wy po prostu na zwyczajnym świecie się ze mną zgadzaliście, że faktycznie grafika w Dying Light 1 była zdecydowanie lepsza i ktoś nawet napisał, że takie cukierkowe kolory to wszystko jest zrobione pod rynek amerykański i tak dalej, bo oni tak lubią. No może i tak, może i nie. Ja tam też odniosłem się, pamiętacie takie zombie latające tam było, co to wyglądało jak taka ta, ja to porównałem do tej wróżki, jak jest te intro z bajek czy tam filmów dla młodzieży Walta Disneya, tam jest takie intro na niebieskim tle, taka jakaś budowla tego zamku Disneya i latam sobie taka wróżka i dotyka tam czegoś taką czarodziejską różdżką i zamienia się ten napis w takie tam gwiazdeczki, nie? Walt Disney prezentuje, czy tam przedstawia, to mi się ten latający gamoń, na którego się wydarłem, no po prostu z tą disneyowską postacią, ten i wyście tam parsli śmiechem, co to za skojarzenia, ale tak faktycznie jest. No i pisaliście mi, wujku, nie bój się, będziesz miał jeszcze powód do tego, by w tej grze się bać. I wiecie co, ja was trzymam za słowo, bo jak na razie to jest tutaj za kolorowo,
ale piszecie, że tam gdzieś dalej tych kolorów nie będzie aż tyle intensywnych. I jest jeszcze jedna rzecz, odniosę się do komentarza jednego z moich widzów, do komentarza technicznego. Był to komentarz, który radził mi wyłączyć wszystkie te pierdoły RTX-a, w sensie te wszystkie doświetlenia i tak dalej. Ja wam teraz to pokażę szybciutko, o co chodzi. Jak się chodzi tutaj w grafikę, wchodzi się tutaj w ustawienia i tutaj jest coś takiego jak śledzenie promieni światła. Na DirectX 12 tutaj jestem. Ja to wszystko tutaj powyłączałem, ponieważ osoba ta, która od strony technicznej napisała mi bardzo rzetelny komentarz, bardzo taki przekonywujący i bardzo taki nasycony po prostu taką prawilną wiedzą. Napisaliście, że po prostu tutaj jak się to wyłączy, to automatycznie jest więcej klatek w grze, a i tak nie ma zbytnio dużej różnicy. No i wiecie co, ja to faktycznie powyłączałem, faktycznie klatkarz skoczył mi do góry, a ja różnicy nie widzę. Także albo Techland coś spieprzył w tej technologii dla RTX-ów, albo ja nie wiem, o co chodzi, ale komentarz tego widza jest bardzo prawdziwy i adekwatny do tego, co ja sam widzę u siebie na ekranie. Także jeżeli będziecie chcieli sobie tą grę zoptymalizować, przejdźcie sobie na moim kanale do komentarza technicznego tego widza i ustawcie sobie tak, jak on mi poradził to zrobić i odzyskacie klatki, a różnicy w grze nie widać. Także naprawdę szapoba, dziękuję za tą fajną instrukcję, bo ona się przydała. I gra chodzi naprawdę super, klatki bardzo wysokie, jestem mega, mega zadowolony. Szymonie, czy ty chciałeś coś jeszcze dodać? Nie, znaczy jeśli chodzi o klatki, to u mnie tam jeden z widzów napisał mi, co prawda w prywatnej wiadomości, nie w komentarzu, że widzi, że nie jest to stałe 60 klatek, że czasem klatkuje. Także no, z góry was przepraszam, ja już i tak trochę z ustawieniami zeszłem w dół, no ale to jest wszystko, co mogę zrobić. Aczkolwiek no ja oglądałem, mi się ogląda dobrze, bo też swoje odcinki często oglądam, żeby sprawdzić wszystko, czy jest ok, i moim zdaniem jest ok, także... No moi drodzy, wy też musicie pamiętać o tym, że YouTube troszeczkę jakość tych naszych filmów przez kompresję no niszczy i no jest jak jest, nie? No co wam za dużo mówić? No wy wiecie, nie jesteście na YouTubie od wczoraj, nie jesteście laikami YouTube'a, wiecie o co chodzi. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do sedna sprawy, bierzemy się za konkretne rzeczy. Jeżeli chodzi o dziennik, jeżeli chodzi o ekwipunek, ja tutaj troszeczkę już przeglądałem u mnie co i jak i powiem wam, że wytworzyłem kilka apteczek, tak plus minus ogarnąłem, ale to naprawdę tylko tak plus minus, gdzie się tutaj w czym poruszać i w ogóle jak. Aczkolwiek i tak będę miał wątpliwości. Przedmioty kolekcjonerskie, bla bla bla, jakieś tam cyferki. Nas najbardziej interesuje dziennik. Jedyne aktywne zadanie, które na chwilę obecną mam, jest to zadanie powiązane z fabułą i mówi ono jedyne wyjście. W sensie taki jest tytuł. A treść tego zadania to stróżowie prawa zamknęli przejście do centrum miasta. Aby się tam dostać, Hakon i ja musieliśmy przemknąć się koło ich patroli. Teraz pewnie rolę Hakona będzie odgrywał Szymon. Tak mi się wydaje, chyba że Hakon do nas dołączy jako trzecia osoba. Tego ja nie wiem, wszystko się okaże, bo ja nie znam tej gry. Dlatego nie wiem, jak to będzie. Czy Hakon będzie naszą trzecią osobą? Czy Szymon będzie odgrywał Hakona? Naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Także robimy tutaj te zadanie. Spędź trochę czasu na bazarze, czekając, aż odezwie się do ciebie Hakon. Dzięki biomarkerowi wreszcie dostałem się na bazar. Wow, ile tu się dzieje. Ja sobie tutaj teraz z Szymonem pochodzę koło tych person, które są na dole. I tamte persony, miałem takie dziwne wrażenie, że mają dla nas jakieś zadania. One są z wykrzyknikami, tutaj jest jakiś rzemieślnik, aczkolwiek nie będę teraz z tym rzemieślnikiem gadał, ale pogadamy sobie z tymi osobami, które mają nad sobą wykrzykniki, czy one od nas coś chcą. Może to będą osoby, które będą od nas sobie czegoś życzyły i jak zrobimy to coś dla tych osób, to dopiero wtedy fabuła ruszy do przodu, przyjdzie Hakon. Zobaczymy. Dobra. Nie poznajesz mnie? Nie. Czy masz alergię na kasę? Słuchaj, Wilczy. Możemy zbić fortunę. Musisz mi tylko skołować buraki, rzodkiew, pasternak. Tu jest. Bierz go. A może jeszcze frytki do tego? Co? Julian, Luke się zatruł.
Bebin mówi, że wodą, którą mu sprzedałeś. Co? Przecież ja nie handluję wodą. Kłamiesz! Wyraźnie powiedział, że to twoja woda. Teraz biedny już tylko majaczy. Może już majaczył, kiedy mnie oskarżał. Okej, i teraz mamy tutaj dialogi. Od razu wydał mi się podejrzany, macie jakiś dowód. No, wiecie co, no ja, nie wiem, Szymon, ja bym wybrał odpowiedź, czy macie jakiś dowód, a ty? No, tak, aczkolwiek widzowie sugerowali, żeby jednak wybierać te białe, nie? No, ale czy on ci się wydaje podejrzany? No, nie, bo nawet go nie widzieliśmy, nie? Dobra, no to zaryzykujemy i ja mu powiem, ja się go zapytam, tych dwóch, czy mają jakiś dowód. Aha, twoje głosowanie to jest tarczka B i na co ty naciśniesz, nie, u siebie, tak, to wyświetli, ja mam u mnie po lewej albo prawej stronie TB. Czyli tak wygląda to głosowanie. Wybaczcie, że my tak rozkminiamy, ale to jest nasz pierwszy raz, kiedy gramy w kooperacji. Zaprawdę powiadam wam, zanim zaczęliśmy nagrywanie tego odcinka, nie graliśmy wcześniej w takim trybie w kooperacji, żeby podejmować wspólne decyzje. Graliśmy tylko na tyle, żeby zobaczyć, jak w ogóle się połączyć w tym trybie kooperacji, ale nie graliśmy na tyle, żeby robić coś takiego jak to. Dobra, słuchaj, więc Szymku, lewa czy prawa strona? Jeszcze raz pytam. No ja dałem Macie jakiś dowód, nie? Bo no, mi tu wyświetla się, że mogę tylko zasugerować wybór, nie? Oni go oskarżyli. Tak, dobra, więc on zaprzecza, my się pytamy, czy ma jakiś czy oni mają jakiś dowód. Chwilę. Macie jakiś dowód? Pewnie. To była woda z butelki. Luke dostał ją w twojej butelce. Aha. Karl cię powiesi, jak mu o tym powiem. Bebin, czekaj! Przysięgam! Ja nawet nie sprzedaję wody! Jeśli kłamiesz, to masz przejebane! Podsumował go. No to co, ma przejebane czy nie? No to zobaczymy, nie? Dobra, to porozmawiamy z nim teraz jeszcze raz? Możemy chyba? Chyba tak. To jest pytanie, co się wydarzy. Skoro nie sprzedajesz wody, to skąd ktoś wytrzasnął twoją butelkę? Nie ktoś, tylko Luke! Pewnie ją ukradł! To do niego podobne. Ale konkurencja może chce go wykończyć. Moja woda jest czysta jak kryształ. Może to zemsta? Może źle ją przechowywałeś? Słuchaj, obie odpowiedzi są na żółto. Tak? Nie, tutaj jest tylko, na biało. U mnie tylko jedna, no. U mnie no. Na którą głosujesz? Ja nie wiem. Myślę, że tu na razie to, te zadania są takie dosyć proste. Ja się go zapytam, czy źle przechowywał. Okej, dobra. Jesteś pewny? Jak ją składujesz? Kupuję w butelkach. Nie mogła być zanieczyszczona? Wątpię. Mój dostawca Marco ma wodę pierwsza klasa. Teraz mamy te... Czy to zemsta? W takim razie może to zemsta. Niby za co? Wszyscy mnie tu lubią. Nigdy nie miałem wrogów. Ale konkurencja może. Kurwa. Chyba, że Marco, sukinsyn. No to kurwa jest Marco. Myślę, on jeden miał kosę ze mną. Stara historia, zresztą nieważne. Słuchaj, drań mieszka nad starym sklepem w zachodniej części miasta, na Houndfield Lane. Za tę wodę dałem mu kilka kilo swojej najlepszej mąki. Udowodnij, że on za tym stoi, a połowa mąki trafi do ciebie. Zrobisz to dla mnie? Co mi mąka? Chyba no, mogę cholera, to sprawdzić. Nie? Jest jeszcze jedna sprawa, trochę delikatna. Butelka tej wody mogła trafić też do Hansa. Podobno jej nie sprzedajesz. Nie sprzedaję. Zrobiłem wyjątek dla Hansa i... Możesz go ostrzec? On też mieszka przy Houndfield, kilka budynków dalej. Coś mi tu śmierdzi. Ale wspaniale. Obyś mówił prawdę, inaczej ciężko ci będzie pomóc. Czyli jednak trochę jest podejrzany. Tak, bo nasz główny bohater mówi, coś mi tu śmierdzi. Ty to słyszałeś to samo? To co ja? Tak. Dokładnie, to samo wszystko. Dobra, czyli damy te, żeby śledzić i robimy sobie te zadanie na początek, nie? Tak mi się wydaje. No to follow me. Byłem tu, Judzie. Do ciebie też mówi Hakon teraz? Tak. Są zawsze w centrum i to właśnie nasz kierunek. Mam plan, jak przejść. Powiem ci wszystko na miejscu. Spotkajmy się na dachu, przy głównej stacji metra. Czyli Hakon będzie jako trzeci z nami. A, to jest ciekawostka, słuchaj. To jest ciekawostka. My jesteśmy... Dobra, jedyne wyjście nie. Każdy sobą, nie? Tak, każdy jest sobą, ale myślałem, że ty będziesz Hakonem. A to jest zupełnie inaczej.
Mile mnie to zaskoczyło, powiem ci. Czyli ty nie jesteś Hakonem. Czyli Hakon zostaje po prostu jako bohater w tej grze. Dobrze, w takim razie my idziemy w kierunku... no właśnie, gdzie to jest teraz na markerze? Jedynka i teraz mamy dwa zadania jakby, nie? Nie, jedno zadanie, bo... Znaczy dwa zadania w jednym, ale to wygląda na takiej zasadzie, że... Jeden gościu, co kupił tą wodę, nie? Co on niby tą wodą nie handluje, ale on kupił tą wodę i musimy go ostrzec, nie? W razie czego, gdyby ta woda była faktycznie coś nie ten teges. A tamten gościu, no nie wiem, coś tam musimy udowodnić, że nie pamiętam dokładnie co. Czekaj, zobaczymy na tym, na dzienniku. Na zdrowie, zadania poboczne. Ktoś rozprowadzał na bazarze zatrutą wodę. Głównym podejrzanym był handlarz o imieniu Julian, który z kolei oskarżał swojego dostawcę Marka. Co najgorsze, zatruta woda zdążyła już trafić do myśliwego Hansa. Ja pierdolę, ty jak w brazylijskim serialu. Znajdź Marka, dostawcę wody. To jest pierwsze zadanie. Znajdź myśliwego Hansa, zanim wypije zatrutą wodę. No, czyli idziemy najpierw w stronę markera numer 1. A wy proszę się z nas nie śmiać, bo my to dopiero rozkminiamy. To są nasze pierwsze minuty w trybie kooperacji. Także dla nas to jest wszystko takie pierwsze. Także ty, uwaga, bo tu leżą te śpiochy. Może wyskobiemy się na jakieś dachy i przez dachy przekicamy, co? Tak no, mi się możemy. Wydaje. No, jak się bardziej, da oczywiście. Że... A ja też myślałem, bo właśnie ten Hakon się do nas odezwał, myślałem, że my też do niego musimy też... No z Hakonem to my se potem pogadamy. No, robimy tak, zadania według kolejności. Bo jak zaczniemy robić wszystko, to nie zrobimy niczego, wiesz, nie? Wiesz o co chodzi? No tak, wiem. No, nie, tylko wiesz, on się jednocześnie odezwał, nie? I dlatego... Także on se poczeka, aż my se zrobimy zadania po kolei, nie? Cyk. Idziemy w stronę tej jedynki. Aczkolwiek ja uważam, Szymon, że nie będziemy chyba bawić się w te cholerne parkrurki, co? Bo to ja omijam tego typu rzeczy. To jest jakiś mopi gaj, po prostu najzwyczajniej na świecie. I pytanie się rodzi, czy będziemy się w to bawić. Co, jak sądzisz? Jak myślisz? Wiesz co, chodzi o te odznaki parkour, tak? No, takie rzeczy, nie? Skakanie po dachach na czas... I takie tam, nie? Nie, to myślę, że nie ma sensu. Ja bardziej patrzę, gdzieś ty mi uciekł. No to musisz mnie śledzić, gdzie ja biegnę. Tutaj jestem. Widzisz? Musisz tam na dach wyszedł, a ja na niego nie umiem wejść. Nie wiem, albo czegoś nie mam. Nie, no ty masz, jak doszedłeś do tego momentu gry, co ja, to musisz mieć te wszystkie rzeczy, co ja. No nie ma innej opcji. Okej, dobra. Już ja cię widzę na dole. Spinasz się porynnie. Taki tak, chłop. No. Ty spadłeś? Mi siły. No, siły mi brakło. Ten pasek mnie wkurza strasznie, że to tak szybko... Który pasek? No jak masz tam, wisisz gdzieś. Tak, tam widzowie mi pisali, że trzeba po prostu te całe... Jak się to tam nazywa? Inhalatory czy... Inhibitory, no. Inhibitory, ja pierdolę. Kto nazwał taką skomplikowaną nazwę tego? Kto to w ogóle znalazł taką nazwę? Kto to wymyślił? I więcej tego będziemy zbierać, tym potem będziemy mieli więcej będzie tego. Lepiej, no. A ty stamina ci spada, tyś tam nieźle się poobijał. Nie, spadłem, wiesz, no. No spokojnie. A jak właśnie, to się same ten regeneruje, czy trzeba się leczyć? Nie, no musisz apteczkę zażyć, żeby teraz się zregenerować. Spróbuj właśnie podobało mi się w tym, w Far Cry'u, że nawet jak apteczki nie miałeś, no. to mogłeś jeszcze się i tak uleczyć, nie? W sensie, no użyć po prostu, jestem już teraz do góry, wyszłem tu, gdzie ty. No, a ja na mapie zobaczę, gdzie my to w ogóle mamy iść do tego pierwszego celu. Pierwszy cel jest, no, dosyć daleko. Ale teraz ja muszę też obkminić, czy można sobie jakoś to zaznaczyć, ten pierwszy cel. Tutaj jest oddal, przybliż, legenda, dziennik, ale nie ma czegoś takiego jak zaznacz ten cel. Jak ja najeżdżam na tą jedyneczkę, to dzieje się coś takiego, że pokazuje mi się taka tablica, śledzone zadanie i opis. I nic więcej tutaj nie ma. Czyli po prostu muszę patrzeć na HUD, my musimy patrzeć na HUD, no i patrząc na ten HUD po prostu musimy iść w stronę markera o symbolu 1, nie? No tak. I co? Dobra, czekaj, bo ja cię teraz zgubiłem. Jesteś, dobra. Jestem, biegnę do ciebie. Ja tutaj oczywiście no logistyki nie znam,
Także wiadomka, że ja będę też się gubił. Na pewno nie za pierwszym razem dojdziemy na te miejsce, do którego to miejsca mamy dojść. Tylko będziemy się gubić po tej mapie. To jest normalna rzecz. No i też ja nie rozkminiam tego logistycznie, które strefy są bardziej niebezpieczne, które strefy są mniej niebezpieczne. No ja tego nie wiem, nie? No, będziemy musieli od czasu do czasu zeskoczyć po prostu gdzieś na pod ziemię, podłogę i narazić się bezpośrednio na kontakt z tymi gamoniami. No ale to przecież mamy broń, będziemy walczyć, nie? No tak. Mroczne zaułki, opuszczone sklepy. Włączyło ci się coś takiego? Tak. Mam to samo co ty. Walczymy z nimi? Myślę, że nie wiem, jak chcesz. No, jest ich dwóch, nas jest dwóch. Tak jest, pokroimy gości. Pięknie. Ty, jeszcze wstał, jaki gnój? No, on ma tego paska jeszcze też trochę, nie? No. Co to kurwa jest Robocop? Teraz już nie wstanie, proszę. Wciąłeś mi łeb. I tak. Teraz zobacz, czy ty możesz przeszukać, bo ja przeszukałem te truposze. No ja też. I ty też, czyli ja nie zabieram tobie profitów. No to no to nie, jest, nie. No to to jest dobre. No to to jest dobre. Dobrze, że tego ja mogę nie cię też uleczyć z tego, co widzę. Tak, ty możesz mnie, a ja mogę ciebie. Dobra, idziemy w kierunku celu pierwszego. Uważaj, bo tam po lewej stronie widziałem człowieków, którzy walczyli. Ja nie wiem, co to są za ludzie. Patrz, widzisz? Tam walczą. No, widzę, może im pomożemy. Czekaj, bo mi tutaj... Tak jakby tutaj były do zdobycia tak, te całe marker, ich, nie? Ich emulatory czy coś. Włączymy latarkę. A to ten klucz ci powinien mówić, że inhibitor w pobliżu, nie? Tak, tak, tak. Coś mi się takiego pojawiło. O tobie? Też mi się. 35 metrów. Niby się oddalamy no. Teraz. Mi się też wydaje, że to jest w tym budynku gdzieś. Śmierdziele ty. Dobre są. Patrz! Jaki gnój! Ty! On czekał aż... Żeby złapać mnie w objęcia. No widziałem. A mnie teraz też. Muszę F wdusić, żeby się odsunął. No! Jakie gnojki! Ty z boksa mu dałem! A ich tu jest w cholerę, nie? Jaka masakra! Trzymał cię? No, trzymał mnie, no. I puścił cię w momencie, kiedy ja mu przyjebałem, nie? Chyba tak, no. No, następny, kurwa, skurwiel. Ile ich tu jest? Bo mówię ci, tutaj są te inkubulatory. I dlatego ich tu jest tak dużo. Oni tego pilnują. Kurwa, nie mam siły. Ten pasek faktycznie długo się ładuje. Jakie gnoje! Przeszukujemy, zbieramy wszystko, co się da. Tak widzowie, pod pierwszym odcinkiem mi proponowali, żeby na początek zbierać oczywiście wszystko, co możliwe. Patrz, ten jeszcze wstaje, gnój! Mydłem go, mydłem go! Uważaj! Jezu, i czekaj, bo mnie ktoś od tyłu zaatakował. No babcia jakaś taka... To był Robin Hood jakiś chyba. Słuchaj, z tym kapturem. Jaki chłop. Złom. Słuchaj, jak tu jest tego tyle, to mówię ci, że tutaj te inhibulatory gdzieś muszą być. Inhibulator. Kurwa, ja tego nie umiem wypowiedzieć. Kto taki krytyński, no. Taką krytyńską nazwę zdobył? 33 metry. Chodź tu gnoju. Słuchaj, nawet jak tutaj ich nie będzie, a ich wszystkie wykończymy, to poekspimy trochę, nie? No tak, no. Nie jest takie głupie. A jak mam cię tutaj za partnera, to ja się czuję taki odważniejszy. Bezpieczniej, nie? Też no, tak mam. No, tak bezpieczniej, nie? Ja ci akurat przyznam, że ja trochę grałem tych misji wcześniej i nie szło. W sensie nie było to takie łatwe jak we dwójkę, nie? Jak cię dopadło ich trzech czy czterech, trzeba było spierdzielać, żeby... Słuchaj, teraz mamy tutaj dwa wyjścia. Albo ich atakujemy z kurczy koni, albo robimy kucaka i idziemy po cichu, żeby nas nie usłyszeli koło nich. Bo ja coś mam takie dziwne przeczucie, że tutaj mogą być te kurwa. To coś. Inhibitory, tak. Ja pierdzielę. Co za gówno. Ty, tutaj ktoś jest, słyszysz? Tak, no, masz go przed sobą. Nie, ktoś mówi, wypuśćcie mnie. Człowiek jakiś tu jest. Nie słyszałeś tego? Nie słyszałem, nie. Przysłuchaj się. Tu ktoś woła pomocy. Wypierdalaj.
ty, tutaj ktoś jest. Mówię ci, że tu ktoś jest. Zauważyłeś, że nam tam czas leciał? Czas się odliczał. Nie, to nie widziałem tego. O Jezus, ile ich tu jest, kurwa, widziałem? No, mówię ci, to one tutaj nie są bez powodu. Dałem mu skopa. Dub mu o ścianę z buta. Ja cię kręcę. Ty, ale tu jest masakra. To było w tym samouczku, że tam masz zrobić blokadę i potem skopa, to tu nie działa mi. A mi działa, ja już tak zrobiłem kilka razy. Od ściany się już nawet odbiłem. Ty gnido. Ale mu jedzie z paszczy, fuj. Chyba, że puściłeś komandosa. Nie. Nie. Jak się wyzbrania, nie? Łeb mu odciął, chłop. Ja tak mam, że jak się... Ej, patrz, tu jeszcze któryś kurwa żyje z nich. No to wszystkich dobijamy. Już. Słuchaj, nie bierzemy jeńców. Nie ma litości. Nie ma litości. Ale ja bym mógł przysiąc, że ja słyszałem tutaj pomóżcie mi, czy coś w tym stylu. Słyszałem taki głos. No chyba, że mam majaki. Słuchaj, to ja ci powiedziałem, nawet gdyby tutaj... Żywica jest, jakbyś chciał. No to ja zbieram wszystko z szafek, wiesz, to jest oczywista oczywistość, nie? Zbieramy wszystko, co jest, ale nawet gdyby tutaj nic nie było, ani nikogo tutaj nie było, to ten, ekspimy, nie? No tak. No. Tutaj jest wyjście na dach, ale coś mi się wydaje, że to jeszcze nie jest koniec tego pomieszczenia. Tu jest kosz. Jak ja otwarłem ten kosz, to czy ty widzisz go otwartego? Tak, i mam przewody w nim. Aha, no ja też. I coś tam jeszcze na parterze widzę. Czyli możemy jeszcze zejść na parter. Ale tu są jeszcze jedne drzwi. I pytanie co tu... A, zamknięte. Czyli lipa trochę. Nie wiem, ja już teraz naprawdę nie wiem, czy mi się przesłyszało, że tutaj ktoś wołał pomocy. Idziemy klatką na dół. Tylko tam na dole też są chyba jeszcze jakieś zwyrole, nie? No to wpierdolimy je. Popatrz, jak dostał wpierdol. Ty, jaką ma sukienę w klatkę? Jaki chłop! Ty, sukienka w klatkę normalnie. Ty, one na nogi się rzucają! Ty, za nogę chciał mnie złapać! Kurwie. Ten jeszcze też żyje, skubany, patrz go. No mydłem go, mydłem! To jak leży, to już nie żyje. No oczywiście. Słuchaj, na rozgrzewkę może tutaj nie znaleźliśmy niczego takiego, co by nas usatysfakcjonowało, ale poekspiliśmy tam trochę i zdobyliśmy na początek surowców do wytwarzania czegokolwiek. No ja myślę, że takie treningi to wcale nie jest taka głupia rzecz. Wszystko się przyda. Aczkolwiek tu jest jeszcze jakieś wejście z boku. Coś tu musi być. A ty jesteś na dole, czy? Ja jestem na dole. Okej. Okay. A mi tu jeszcze... gdzieś pipczy. Dobra. Gdzie ty teraz jesteś, bo ja ciebie nie widzę? U góry ja jestem, zaraz będę na dole, już idę. Znaczy wiesz co, nie schodź na dół. Po dachach nie? Będziemy kicać, ty, bo wiesz co się zbliża? Zbliża się wieczór. Będziemy musieli spieprzać do bezpiecznej strefy za niedługo chyba. Wow! Udało się doskoczyć. Słuchaj. Tu mamy już jakieś alarmy. Szymon. Gdzie masz alarm? No nie słyszysz go? Słyszysz to ten alarm? Trochę dalej od no ciebie. Syrena wyje. Aha, no słyszę. Teraz no, słyszę, no. No, no to jest alarm. Ja mam 40 metrów do ciebie. Nie wiem jak to się stało, ale już ja cię nie widzę. Wiem dlaczego tak daleko jest ten punkt pierwszy, nie? Biegniemy i biegniemy. Jakby się ten punkt pierwszy normalnie, no nie wiem, no... Nie miał zamiaru do nas zbliżyć. Dobra. Hop. No Szymon, gdzie ty jesteś? 36 metrów ode mnie? Już jestem za tobą. Jakąś słabą kondycję ty masz dzisiaj. Tak, w biegach. A to ja... Mi tak słabo idzie. Na razie. O kurde. Muszę się rozbiegać. Coś mi się wydaje, że my tu zaraz kurwa zginiemy, nie? A noc się rozpoczęła, o kurczę. No. To co? Biegniemy dalej do tego punktu pierwszego. Po prostu nie będziemy... Słuchaj, nie będziemy schodzić na ziemię. Tylko w nocy jest taki minus, że nasza odporność spada i potem musimy szukać światła UV. Nie wiem, czy taki czas leci. Leci.
Uwaga, bo coś jest przed nami. Coś, co wygląda jak Disney. Nie, tu ogień jest, chyba siedzą sobie przy ognisku tylko. Słyszysz te ludzie pomocy? Tak, no, teraz słyszałem, no. I skopa mu. Wypierdalaj z tego dachu. Dobra. Gdzie on jest? Nie wiem, ale on ich tu chyba zabił, jak mi się wydaje. Tego jednego. No jest ten marker sobie... cały czas przede mną. Ja pierdzielę, ty! My musimy się dostać na budynek po drugiej stronie. A ja tam na dole widzę tego gnoja, co tak krzyczy. Ale może to jakoś przeskoczymy gdzieś, którędy. Jak? Za duża odległość. Chyba, że dookoła. Słyszysz to? No, słyszę. Moja odporność coś tam, tak? Ktoś tam ryczy. Nie, pomagamy spadłem, chłopu. Jak tu spadłeś? Parkour, kolejny poziom. No, na ziemi jestem, muszę się szybko dostać bardzo do góry. Dziękuję. Ty, uratowałem jakiegoś chłopa, on mi podziękował. No, widzisz. Masz niewykorzystane punkty umiejętności. No, parkour, ja zdobyłem. Nie wiem jakim cudem, ale... Spadłem i zdobyłem umiejętność parkour. Genialnie. Widzisz mnie tutaj, u góry? Nie, halo? Ja jestem... Znaczy, ja jestem na dole, wiesz, zaraz spróbuję się do ciebie tam dostać. Na twoim miejscu widzę bym się... Na twoim miejscu bym się pospieszył. No, śpieszę się właśnie, widzę cię na dole. Ale to nie jest takie proste, że chyba ciebie, u góry, weź, to ty mam. Jesteś na dole. Dobra, no, wykicaj w sensie do mnie. Widzę. Jestem już, 9 wykicaj metrów. Wykicaj do mnie. Tutaj jest sojusznik. Słuchaj. Wspomagacz redukcji obrażeń od ognia. Podnieść. Gdzie to jest? O, mam to, no, podnieść. No. No mam. I idziemy dalej. W sensie, spróbujemy doskiknąć do tej kamienicy naprzeciwko. Hop! Aja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 j! Ja pierdzielę! A jakby to tak spróbować, tak o, tędy, tak hop, tu na tą lampę, aj, też mi się nie udało. Kurwa. Kur... Pierdalamy stąd, kurwa. Ej, ktoś we mnie jakimś ogniem rzucał. Udało mi się wyskoczyć na dach. Pościg się rozpoczął! No, spierdolony! Uciekamy w stronę jedynki! Gdzie ty biegnij jesteś? W stronę jedynki, Szymon! No biegnę za tobą, biegnę. Turbo odpierdala ci ile sił w klawiaturze. Patrz na jedynkę i cały czas w stronę jedynki biegnij. I ja pierdzielę! Ja pierdzielę! Ja tu zgi... Gdzie ty jesteś? Nie wiem! Biegnij w stronę jedynki! Jestem za tobą. Ja pierdo... Ja pier... Na dachy! Na dachy! Ja pier... Ja pier... Come on! Na dachy! Szymon, na dach! No jestem, tylko... Musiałem się sobie poradzić z jakimś chujkiem, wiesz? Oni wychodzą za nami na te dachy, co za skubane! Ja pierdo! Ty, ja się o coś zablokowałem! Dobra, jestem. Ja jestem na samej górze gdzieś. Nie wiem gdzie, bo ciebie nie widzę, ale jestem stój na samej stój tam, górze. Biegnę do ciebie! Stój tam, gdzie jesteś, ja do ciebie biegnę. Kurwiel mnie atakuje, co za gnojek. Broń się, nie daj im się żywcem. Ty, co jest? Nie wiem, mnie dwóch atakuje. Dostali mnie chyba. Kurwa, ja... trzeci. Wykrwawiasz się. Ty też padłeś? No tak. Umarłem na śmierć. Ja nie jesteśmy jeszcze wystarczająco mocni, żeby baraszkować sobie po nocy. Jakie chłopie. Odrodzenie, odwróć się w ostatnim punkcie fabularnym, tak? No chyba tak, no. Dobra. I wiesz co? Czekaj, no gdzie my teraz jesteśmy, do chuja pankracego? Nie wiem, ale jestem koło ciebie. Ale gdzie my jesteśmy? Mapa. Mapa? Jesteśmy koło Hauntfield, czyli tu gdzie mamy iść. No dobrze, jesteśmy na tym niebieskim obszarze. No. I tutaj jest, czekaj, miejsce odpoczynku. Może chodzimy do tego odpoczynku, co? Okej. Okay. Idziemy do tej zielonej, tylko że wiesz co, ciężko mi się tutaj w tej mapie ogarnąć. Odnaleźć, nie? No trochę to ciężko, ta mapa nie jest dla mnie... Nie jest intuicyjna dla mnie ta mapa, wkurwia mnie ta mapa. No. Tutaj jest zielony symbol. Czemu na pasku chud nie ma zielonego symbolu?
Ja się obracam dookoła, nie ma. Mam markery, mam fioletowy, czyli ta fioletowy to jest ta lampa UV, ale dlaczego? Nie mam markeru do odpoczynku. To ja się pytam, dlaczego? No, ja też nie wiem. Mamy tu na mapie tu bezpieczna strefa na zielono, ale to może trzeba jakoś oznaczyć, o. Miejsce odpoczynku. Dobra, zaznaczyłem na tym. Ale... A jest teraz, no. Tak, teraz jest. Pojawi. Dobra, to idziemy do tego miejsca odpoczynku i zrobimy sobie dzień, nie? No. Pytanie teraz, gdzie to jest, bo biegniemy na oślep, nie? A, że tak powiem, no za bardzo nam to, że jest teraz noc, to jest po pierwsze, a dwa, że nie znamy terenu, to niestety nie ułatwia nam to zadania. To niestety nie ułatwia nam zadania. Biegnij, jak coś to będzie na ciebie. Jaki chłop? Nie, no coś musi być na ciebie też. No dobra. Więc ponosimy tutaj wspólną nieodpowiedzialność. Dobra, chyba mam. Ty, co to kurwa? Pojemnik z inhibitorami, też to masz? No, jakieś ale gdzie on jest? Ślady w ogóle? Nie wiem, tylko powiedziało, że wykryto pojemnik, nie? Ale one podobno są w tych strefach wojskowych, nie? GRE, więc może gdzieś tu jest taka strefa, kurczę. Nie, zapierdalamy teraz za tym radioaktywno-stópkowym potworem, czy nie wiem jak go nazwać. Wyskoczę tam ja? Chyba nie. Musisz tędy chyba i tu, nie? A ja wpadłem ślizgam, do budynku. Ślizgam się po tym dachu. Pytanie tylko, czy ja chcę wejść do tego budynku. No ja tam weszłem i szybko spierdoliłem, ale chyba nie ma tu nikogo. Jaki chłop. Taka trochę cykoria, nie? No. Nie po linach idę. Ty, chyba jestem. Ja też tam. Ty. Kryjówka nocnego biegacza. Aktywuj strefę. Jak to mam aktywować? Jak się to robi? Miejsce odpoczynku. No. Ty, to trzeba jakoś aktywować. Jakieś pomysły? Miejsce odpoczynku. No. Przytrzymaj tab, aby sprawdzić swój aktualny cel. To nie. Nie. To nie o to chodzi. Tu mi napisali teraz aktywuj. Czekaj, może muszę naprawić to prądotwórcze coś. Tak, no. No. A no widzisz. Odpalamy. Jest. No, czyli mamy lampę UV. I to jest nasza bezpieczna strefa, panie kolego. I jesteśmy uratowani. No, a teraz co? Jak ja to odpaliłem, to będzie na mnie, że ja to odpaliłem, że nam uratowałem tyłek? No. Aczkolwiek ja ci pomogłem to naprawić, bo też F naciskałem. I znowu gdzieś mam ten pojemnik jest, no. Tak, on tu gdzieś jest, no, 28 Szymon, metrów. Daj mi teraz chwilkę, ja sobie przypiszę punkt umiejętności. Jak ty masz jakiś, to też go wykorzystaj, ja przypisz też, sobie. Teraz ja mam punkt umiejętności dla parkouru. I teraz mam tak, albo aktywne lądowanie, zmniejsz obrażenia odnoszone przy upadku i zachowaj impet. Naciśnij C tuż przed dotknięciem ziemi. To trzeba jeszcze pilnować, żeby tego C nacisnąć. A jak ja będę uciekał w panice, to ja nie będę o tym pamiętał. To powinno być automatycznie w tej mechanice. No bo jak uciekasz w panice, to nie pamiętasz o tej mechanice, nie? No tak. A te drugie też nie jest łatwiejsze, bo trzeba spację pamiętać, żeby wcisnąć. No to kurwa, no to jak każda umiejętność będzie miała naciśnij coś, to tego nie zapamiętasz, no daj spokój, nie? No. Nie, no Techland, trochę żeście pojechali po bandzie. Co wy myślicie, że ja mam kuźwa co? Ja notes będę teraz robił ze skrótów. Kuźwa, co się przy jakimś skoku robi? Posrało was? Moim zdaniem to powinno być jakoś zautomatyzowane. Trzymaj się krawędzi nawet po wyczerpaniu wytrzymałości i nie trać kontroli w przypadku lądowania na krawędziach z dużej wysokości. Ja chyba sobie wezmę to. No to widzisz, ty masz tamto, ja wziąłem to drugie i... Ja biorę pewny chwyt. Tu masz miodek. Co mam miodek? No, ul. Jak, aha, no bo ty jeszcze jesteś w tym. Dobra, spoko. Jaki miodek? Ja nie mam miodku, czekaj. A, że tu, a, że mogę no. pozbierać. O to ci chodzi. Tak. Dobra. No to się przyda. Słuchajcie... Jakby to lek, nie? Tak, jesteśmy w świecie zombie. Jak widzieliśmy, zombie jednak jest dla nas niebezpieczny. Zaliczyliśmy po pierwszym zgonie. Ale, no wygląda to wszystko w takiej krainie... bardzo intensywnych, jaskrawych, mocno oczojebnych kolorów, no i w krainie rumiankiem i miodem płynącym, nie? Także no jest to taka troszeczkę parodia,
Ja tak czuję, jakby Teklan nas trollował tym wszystkim, nie? No ale no cóż, no, jest jak jest, no, szanujemy to, aczkolwiek, no, ja nie za bardzo z tym się umiem jakoś pogodzić, no i tyle. Uważam, że grafika w jedyneczce była zdecydowanie wciul lepsza, no. Kurnia, fotowoltaika nawet. Co? No, fotowoltaika tam na dachu była, nie? Dobra, idziemy w stronę tego pierwszego celu. Tylko, że to jest dosyć daleko, no, ja... Biegnę. Tam był gdzieś jakiś punkt tego ciulstwa na I. Szymon, jak masz jakieś pomysły, jak masz jakąś swoją, rozumiesz wizję na gameplay, to gadaj, nie? No to, żeby to nie było według mojej narracji tylko, nie? Spoko, skaczę sobie za tobą, jedynie co to miodek minąłeś, ale... W chuju, mam ten miodek. Z tego miodka można zbierać te. Znaczy, oczywiście, no... Może być potrzebny prędzej czy później, ale niech on będzie potrzebny później, okej? Okay? Szkurnia, ileż to mamy biec? Trochę się tutaj nabiegamy. Ja też nie chciałbym, aby ta gra wyglądała na takiej zasadzie, że my tylko biegamy, nie? No, ja rozumiem, że jakaś tam, jakiś tam segment tej gry na to kładzie, naciska, ale no to jest, żeby no nie było to jakimś przesadyzmem, nie? Że kuźwa, wszystko tylko na tym. Ale mam, też masz teraz taką muzyczkę, taką fajną? Czekaj, no ja nie zwracam teraz uwagi na muzykę, tylko ja zwracam teraz uwagę, gdzie mam biec. Do jasnej niepodległej, bo ten marker, ja nie wiem, czy on mnie wciula robi, czy co. Źleż to można biec. A ty biegniesz dachem, czy ziemią? Ziemią. No ja teraz też właśnie. 17 metrów do celu. Ja podejrzewam, że oni są w jakimś budynku. Znać Marka, dostawcę wody. Jest pytanie. On tu na bank jest w tym budynku gdzieś. Znajdźmy wejście. Szymon, jak tam widzisz coś z góry, to gadaj, nie? No ja jestem za tobą na dole. No to nie, widzę, no to, że to, biegamy, to nie. Widzę, to... że biegamy wokół tego budynku i... Nie, to nie tak, róbmy tak. Nie. No, jak ja szukam, nie? Celu z ziemi, to ty szukaj celu, wiesz, musimy się tutaj doszlifować, tak. Nie? Jak ja z dołu, to ty z góry, nie? Musimy sobie taką... musimy dopracować sobie taką jakąś technikę, nie? Jakoś do tego budynku trzeba wejść. Pytanie teraz, którędy? Gdzieś na pewno wejście tutaj jest. 27 metrów, a może on nie jest w tym budynku? Nie wiem, ja jestem teraz w środku tego budynku. Wiem, bo cię widzę. I mam 9 drogi metrów. Nie miałem. Tu mam jakiś kompresor. No i słuchaj, bo ja nie widzę tutaj nikogo. No. A może na dachu jeszcze wyżej? Nie, czekaj, tu jest jakaś winda. Ty, a może to po prostu trzeba zejść na dół? Tędy. Może on po prostu, chłop, się tu gdzieś chowa? Ty! Gdzieś tutaj doszedłem. Tu jest normalnie mieszkanie. Mam tego chłopa chyba. Masz? Na dole, no, jesteś? Czy gdzie? Czekam na ciebie, no. Potrzebni są wszyscy gracze. To ja już do ciebie skikam. Mam tego chłopa. Zrobiłem sobie pierwszy raz szybką podróż. Aha, bo ty masz taką okazję, nie? Świetne. Możesz tam nacisnąć, no. Dobra. Złodziej wody, samą porę. Jakby mało było tego, że zarażeni likwidują mi interes. O czym ty mówisz do diabła? O czym ty mówisz? Przyszedłeś mnie obrobić, tak? Nie. Przyszedłem, bo Julian mówi, że sprzedałeś mu zatrutą wodę. Niczego nie zatrułem, okej? Okay? Julian twierdzi inaczej. A słuchaj dalej, kulesia, który sprzedał mi mąkę wymieszaną z gipsem. Skoro nie jesteś złodziejem, to... Kto z nich ciulo? Może pomożesz mi z zarażonymi? Rozpanoszyli się, Dore. Jeśli nic z tym nie zrobię, to szybko pójdę z torbami. Pomożemy mu?
Pomogę ci się ich pozbyć. Możemy, nie? Ty mi powiesz, jak było. Pierdolimy im, nie? Stoi? Dobra, stoi. Słuchaj, bo mi się ten gościu wydaje na bardziej wiarygodnego. Niż tamten, nie? No. W sensie, słuchaj, on mówi, że tamten gościu sprzedał mu mąkę wymieszaną z gipsem. Gipsem. Czyli tamten to może być ciul, nie? No. Dobra, ja mam broń. Sprawdź sobie staminę broni. Sprawdź sobie, czy nie potrzebujesz apteczki zażyć. Ja sobie zażyję. No ja właśnie sobie się też leczę. Bo idziemy na dół wpierdolić tym sukim kotom. Dobra, ja jeszcze tylko sprawdzę, czy mam... czy nie mam jakiejś lepszej broni, bo ta moja jest taka jakaś... No, możesz se sprawdzić. Ja mam tutaj... Ale patrz, ja kręcę scrollem i mi się tylko jedna część tego krzyżyka zmienia na noże do rzucania albo te takie... coś, co wygląda jak monety. O, żeż ty. Teraz pytanie. Ja tutaj wbiłem chyba na część mieszkalną. A my musimy zejść gdzieś tam na dół. Już idę do ciebie, wymieniłem tylko broń i teraz no. Mogę zapierdzielać. Ale pytanie, gdzie tam się schodzi na dół? Czy tą klatką schodową, tak żeśmy tutaj przyszli? Może tu i włączymy latarkę i pyk. No, może tak być. Czekaj, bo tutaj faktycznie są... Jakaś drabinka jest. Jedno jest pewne, który z nich kłamie? Pytanie teraz, komu uwierzymy? Gotowy jesteś, Szymon, do napierdalania? No jestem, tak, już idę do ciebie. Już jestem prawie za tobą, czekaj. No. Okay. Któryś tutaj robi jakieś nieczyste zagrania, pogrywa sobie z nami. To co, bierzemy ich? To bierzemy, nie? Ja za ladę, żeby ciężko mieli mnie to dostać. A ja idę tak na żywioł. No to ja też, solidarnie z tobą. Jak to na żywioł, to na żywioł. Jakiegoś pościgu, nie? Nie przywykłem do takiej walki z pierwszej kamery. No źle się tak widzę. Nie lepiej jakby to było z drugiej osoby widać. No ale nie? Ja myślę, że to jest kwestia przyzwyczajenia, wiesz? Zabiliśmy ich na śmierć. Wszyscy? No. Szybko? Przeszukujemy. Słuchaj, zbieramy wszystko. Tak, zapasy leśnicze. No. Trofeum. Jakieś. No. Tutaj te szafki monety do rzucania. Szafki też otwieramy? Jasne. Oczywiście, słuchaj, to jest gra eksploracyjna. Oczywiście możesz użyć tej całej takiej intuicji. Tutaj masz tak, wspomagać odporności. Czemu ja tego nie mogę podnieść? Dobra, jest, okej. Dobra. Zbieraj wszystko, pamiętaj, żeby naciskać sobie Q. Do tej intuicji takiej, widzieć, nie? Tak. No, takie intuicyjne spojrzenie, czy coś. No to jest technika znana już z innych gier, chociażby Tomb Raider, jak grałeś. Grałeś kiedyś Tomb Raider? Nie, nie grałem. Znaczy kiedyś, jeszcze ho, to jest za mało lata, ale to w jakieś takie stare części. Zbieraj wszystko, co... Pentium 4 wtedy był w modzie. To był mój pierwszy komputer z procesorem Pentium 4. Ale to kiedy to było? I wtedy właśnie miałem jakąś część Tomb Raidera. No to właściwie brat miał. Ale to cegu, wiesz, ja mówię o tych na peceta, nie? Co? Nie na konsolę, tylko na peceta. No to fajnie się w to gra, polecam. Dobra, tu jeszcze kosz... Trzymaj C, aby anulować rzut. Bez sensu. Jeszcze raz, co ty mówisz? Nie, to, bo tam mi wyskakiwał, przytrzymaj C, aby anulować rzut. Ale ja niczym nie rzucałem, kurwa. Może nożem albo coś? Nie, teraz wziąłem jakąś stłuczoną butelkę do ręki, to może o to chodzi. No też, alkohol, zbieramy alkohol, słuchaj, napijemy się po wszystkim, jak będzie. Okej. Okay. Niski poziom odporności. Słuchaj, ja mam niski poziom odporności. I teraz, co ja muszę zrobić, żeby tą odporność sobie dźwignąć? Użyj mikstury odporności, mi pisze. Mam to samo, co ty. Tylko gdzie jest ta mikstura odporności? To jest, kurwa, pytanie. To będzie w ekwipunku. Mikstura odporności. Wspomagacz odporności mam. To może to będzie to. Czekaj.
To wygląda jak... Słuchaj, ja mam dwa takie. Jedno jest pomarańczowe, drugie fioletowe. Jedno na odporność mam fioletowe, a pomarańczowe mam odporność na ogień. Jak będziemy mieli do czynienia z jakimiś, kuźwa, no nie wiem, zombiakami, które zieją ogniem, kurwa, jak smoki wawelskie, to może to mamy wtedy użyć. Ale no, odporność to jest to, fioletitowy. Ja sobie ten fioletitowy dam na czwartą pozycję i teraz sobie... A dupa, nie mam tego na czwartej pozycji. Jak scrollem jeżdżę, to tylko mi się zmienia ten golden i... Tak, no mi też. Krzyżyk po lewej stronie, na lewym ramieniu. No tak. Ale to czemu tak jest? Nie wiem. Słuchajcie, nie śmiejcie się z nas, bo my dopiero tą grę rozkminiamy. Jak mówiłem, my tu będziemy. A czekaj no, bo tutaj jak dasz ekwipunek, to masz coś takiego jak wichajsty, ten w środku taki. I jak ja ja mam golden, nóż do rzucania i koktajl Mołotowa. I może jak teraz sobie tutaj, a dupa, bo to tak to nie działa, kurde. Nie, bo nie da się na jaki, tam gdzie jest broń, da się dać tylko broń, nie? Tam gdzie jest leki, tam się da tylko dać leki. Nie da się jakby ich pomieszać, żeby wszystkie wrzucić do tego jednego, nie? No powiem ci, no nie umiem się w tym jeszcze ogarnąć. Ale spróbuj ten... po prostu zamienić ten fioletowy na pierwszą pozycję go daj i wtedy go może będziemy mogli użyć. Takie trochę nieintuicyjne to jest, wciul. No. Nie, na drugiej pozycji mój. To jest też dziwne, że on musi być na drugiej pozycji i wtedy go możesz użyć. I teraz go mogę użyć, no. Krytyczny poziom odporności 1.07. Ja nie wiem jak to mam zrobić, no nie wiem, po prostu nie wiem jak to mam zrobić. Wchodzisz w ekwipunek. No. Klikasz medykamenty. No. I tu gdzie masz od 1 do 4 po lewej, wszystko wrzuć jakby do medykamentów, czyli klikasz na dwójkę na przykład i klikasz na pusty ekranik, ona ci stamtąd zniknie i wtedy na dwójkę sobie wrzuć. Masz 1, 2, 3, 4. No. No i klikasz na przykład jedynkę i masz tam powiedzmy, nie wiem, lek, nie? No, teraz... No to teraz ten lek wyrzuć na te puste kratki po prawej i zrób tak, żeby te różowe było na drugim. Aha. I teraz jak wyjdziesz, to na tym krzyżu na dole masz te różowe i na H możesz go użyć. Ja właśnie sobie go użyłem. Ale czemu ja nas tym scrollem jak kręcę, mogę nie przerzucać wiem. Tylko na lewym ramieniu tego krzyża? Czemu tak jest? Czemu ja nie mogę... Nie mam pojęcia, ale mam tak samo jak ty. Co do chuja pankracego? Ja sobie to muszę między odcinkami usiąść przy tym i opanować to, bo to jest wciul nieintuicyjne, nie? Nie wiem, Techland to jakoś kurwa tutaj tak pofantazjował, nie? Jak sto chujów z tym. Ja tego dalej nie mam pod tą dwójką. Ja się tu duszę. Nie wiem, co ja mam kuźwa z tym zrobić. Ja pierdzielę, jak mnie to wkurwia. No nie wiem, nie rozumiem tego. Nie wiem, co mam z tym zrobić. Kliknij na dwójce. Masz coś w ogóle na dwójce? Mam to na dwójce. Mam. To fioletowe gówno mam na dwójce. No. Mam tego pod krzyżem. Nie mam tego pod krzyżem w grze. Mam sierp. Czy kuźwa siekacz jakiś. Nie mam tego w ogóle do wyboru. Nie wiem, jak mam to użyć. No to spróbuj wrzucić na jedynkę. Aż znajdziesz ten, bo u mnie to jest ten na dwójce. Może to się też da jakoś zmieniać. Jakie gówno. A, widzisz, bronię zmieniasz na trójce na z klawiszy numer 6. Nie wiem, ja tu chyba zdechłem, no. Ja tego nie rozumiem tego w ogóle całego krzyżyka. Co oni tutaj pokomplikowali? Po co tak jakieś dziwne rzeczy? Nie rozumiem. Pomóc mi, dźwignij mnie tam z tej zoli, jak możesz. Czekaj, gdzie ty jesteś? Już no koło zabrałem. Ciebie gdzieś tam. Masz 4 sekundy, żeby mnie uratować, bo inaczej zdechnę. Kurwa, mam tylko lek, nie mam nic innego, żeby cię uleczyć. Nawet mi się nie, dobra, nie jestem wyskakuje, żeby uleczyć. Nie, jestem posprzątany. No widziałem, ale nie miałem, żeby cię uleczyć. Nie miałem takiej opcji. Ale se to kuźwa wymyślili... No ja cię proszę, nie? To jest kompletnie nieintuicyjne.
Jaki bezsens. Teraz to znalazł. Jak przytrzymasz dwójkę, to ci się włącza jeszcze większy krzyż. Co? Ale powiedz mi, bo ty cały czas mi mówisz, naciskasz jedynkę, naciskasz dwójkę. No, na klawiszy zwykłej, nie numerycznej, tylko zwykłej, jak wdusisz jeden, to się zmieniają te guldeny. Jak przytrzymasz dwójkę, to wyskakuje taki inny krzyż. A więc to wybierasz... tak jest. No, bez koło sensu. Wyboru. Ja to teraz... Tak. Na trójce jest broń, a na czwórce nie ma nic. No to jesteśmy w domu. No. To ja już wiem, o co kaman. Infekcja. Czyli tak, pod jedynką, na kole wyboru, możesz szybko wybierać. Dobra, już wiem, Szymon. Teraz już wiem. Jako ty mi mówisz wcześniej na jedynce, na dwójce. Ja myślę, że ty mówisz o slotach. Jakbyś od razu mówiłem powiedział... Nie, wtedy mówiłem o slotach, a teraz mówiłem o tym, bo teraz to dopiero doszedłem do tego. Patrz, masz koło wyboru, nie? Jak naciśniesz no. jedynkę, masz koło wyboru, masz te guldeny, ja mam mołotow i mam noże. Czyli mhm. i tam masz tyle w kółeczkach, ile tego masz. Jak naciśniesz na dwójkę, to masz do leczenia. Jak naciśniesz na trójkę, to masz bronię. I teraz jak wejdziesz sobie w ekwipunek i to, co sobie, bo masz tam cztery pozycje, nie? Pod 1, 2, 3, 4 masz na kółeczku cztery pozycje. To, co sobie wrzucisz tutaj pod ekwipunkiem na cztery sloty, to masz w kółeczkach. Do szybkiego wyboru. No. Siegfried, teraz żebym się poorientował. Teraz już rozumiem, no. Tylko, że ja zaraz padnę, wiesz? Infekcja postępuje, bo musimy stąd wyjść, a ja nie mogę stąd wyjść, bo potrzebujemy światła UV, którego tu nie ma. I zaraz ja padnę tutaj. Tak jak ty przedtem padłeś, to zaraz ja padnę. Padłeś, powstać. To weź sobie tego Power Raida, czy co tam jest. No właśnie, teraz nie mogę, bo ja już go zużyłem. I czekaj, ja mam teraz pod trójką, mam te cztery bronie, które sobie wybrałem. Z tym, że jeszcze trzy bronie mogę modyfikować dodatkowo. Ja pierdzielę. Jakie z nas są Mongoły? Znaczy ze mnie przynajmniej. Gdzie ty jesteś w ogóle, bo ja ciebie nie widzę. No właśnie teraz padłem, ze względu na to, że ten czas mi się tam skończył. Tam w tym budynku chyba nie możemy być jakiś dłuższy czas, wiesz? Nie wiem, ale jak się zrespisz, to przyjdź do mnie, bo musimy tutaj działać dalej. Ja się zrespiłem i mam do ciebie 500 metrów, ty czemu tak? No to musisz do mnie doskoknąć, a zanim ty do mnie przyjdziesz, to ja sobie, no widzowie tutaj widzą, jak my od zera do bohatera faktycznie borykamy się z tą grą. I tutaj wichajstry, ja sobie mogę po czwarty slot coś jeszcze wrzucić, ale właściwie nie mam niczego po czwartym slotem. Czyli ogarnąłem to, no ludzie kochani, ale pewnie z nas widzowie mają polewkę. No ale nie było to takie oczywiste, przyznaj. Nie było takie oczywiste, słuchaj, no przez przypadek to odkryłem. Jak ty mi powiedziałeś do... Ja się dopiero zorientowałem, jak ty mi powiedziałeś na klawiaturze jedynka. Bo ja myślałem, że ty mówisz o tych slotach tam. Ja myślę, o co tu chodzi? I teraz już wiem. Bo ja wcześniej mówiłem o tamtych slotach. Teraz już wszystko wiem. Może nie wszystko, ale wiem. Aczkolwiek te pałki jeszcze... Noże, co tam mamy, tasaki... Możemy coś wyposażyć. Tylko mi się wydaje, że my jesteśmy jeszcze na za niskim levelu, żeby tak. coś tutaj dać, bo mamy dwa puste miejsca, a nawet w niektórych przypadkach są trzy puste miejsca. Masz plus, ale ja mam to zaciemnione. Nie wiem jak ty, ale ja mam to zaciemnione. Czyli to jeszcze nie jest... Czekaj, bo jest C, modyfikuj. Ale ja nie mam modyfikacji. No. Czyli nie mogę zmodyfikować. A ty jak się zrespiłeś, to też miałeś tak daleko do mnie? Nie. To kurde, czemu ja ten... Ani szybkiej podróży nie mogę zrobić. To jest jakiś ten budynek. No będziemy... Ja tak jakby, od początku tak jakbym musiał biec do ciebie, bez sensu. Słuchaj, Szymku, to zrobimy tak, bo ja jestem przy tej jedynce, nie? No. Ja jestem przy tej jedynce i teraz tak, jedynka mówi, ty biegnij sobie do mnie cały czas. No biegnę. Ktoś rozprowadzał na bazarze zatrutą wodę. Głównym podejrzanym był handlarz o imieniu Julian, który z kolei oskarżał swojego dostawcę Marka. Co najgorsze, zatruta woda zdążyła już trafić do myśliwego Hansa. I teraz tak, jedynka to było zabezpiecz budynek. I ta jedynka cały czas tutaj świeci. I ja podejrzewam, że ten punkt pierwszy, on jeszcze nie jest wykonany. Ja tam zejdę na dół, zobaczę, czy wszystkich wytłukliśmy. Okej. I może jak ja tam zejdę na dół, to ty będziesz miał możliwość zrespienia się do mnie. Podróży, tak. Tam, no. Bo tam musisz podejść pod te drzwi, tam jest...
Tam było F, tylko ja nie mogłem tego wdusić, bo pisało, że oczekiwanie na wszystkich graczy. Więc ale podejrzewam, że jak ty tam... Słuchaj, z tego co ja widzę, wszystkich wybiliśmy, ale tu są takie drzwi i do tych drzwi musimy podejść. No tak, o tym ci teraz mówiłem właśnie, nie? Teraz tylko teleportuj, ja nie mogłem graczy. Ja ciebie teraz teleportuję. Powinieneś być przy mnie. No mam 10 sekund, no. No, zejdź tutaj do mnie. I teraz dopiero poruszymy wątek dalej. Czyli widzicie, wedle nas musicie okazać wiele wyrozumiałości, bo my dopiero ogarniamy, jak te mechaniki tutaj działają. Oczywiście, że będziemy was irytować, że czegoś my nie ogarniamy w irytujący sposób, ale musicie dla nas być wyrozumiali, bo my w to gramy pierwszy raz w kooperacji. Widzisz tego gnoja przy drzwiach? Widzę. Przesuń się! Czyli oczyściliśmy ten budynek. Tak. Ja nam teraz da kilo mąki. Jesteś bezpieczny. Albo pół. To teraz, jak było z tą wodą? Gadaj, bo dostaniesz pysk. Czekaj. Na co mam szczekać? A on odpali pewnie ten, wiesz? Lampę UV. Światła pewnie włączy, no. Tak. Lampę UV. Naprawdę jesteś jeden z tych pieprzniętych pielgrzymów? Pieprzniętych? Ale z szacunkiem. No. Trzeba albo żyć z rozbojów, albo być nieźle pieprzniętym, żeby szwendać się po świecie pełnym wirali. Oczywiście pozytywnie pieprzniętym. Dobra, mów co z wodą. Mojej wodzie nic nie dolega. Na bazarze zatruł się nią człowiek. Jaką może to będzie na ciebie? Ach, szlak mój tu. Dobra, to był wypadek, rozumiesz? Czy jednak on? Wypadek! Tu przez tych jebanych złodziei. Jak to? Złodzieje kradną mi wodę. Miałem już dość. I zastawiłem na nich pułapkę. Więc zatrułeś wodę, żeby pozbyć się bandytów? Nie zupełnie. Czy raczej nieumyślnie. Jakiś czas temu wlazł tu wiral. Zabiłem go. I skurwiel wpadł prosto do wanny. Tyle wody się zmarnowało. Jaki chłop. Wpadłem wtedy na pomysł, jak mógłbym dać tym gnojom nauczkę. Napełniłem kilka butelek wodą po zombie i ustawiłem w widocznym miejscu. Ale no to inteligentny ty nie jesteś. Na bazar. Ja musiałem po pijaku sprzedać kilka z tych butelek Julianowi. To za... całą mąkę, jaką mam. I jeszcze coś dorzucę. Bułki. Będzie po mnie. Bułki niech dorzuci. Jaki chłop. Co, pytamy go co z Julianem? Tak, bo to jest białe. Zapytamy się go co z tym Julianem, okej. Okay. Obwinią za to Juliana, powieszą go. Na śmierć go zabiją. Się nie martw. Julian to szuja, a szuja zawsze się wywinie. A jak nie, to będzie o jedną szuję mniej. To jak? Co za chłop. Dogadamy się? To co? Mówimy im prawdę, czy...? No oczywiście, że tak, nie? Bądź szczery i opowiedz na bazarze, co się stało. To był wypadek. Zwariowałeś? A kto potem kupi ode mnie choćby krople wody? Nie dam powiesić Juliana za coś, czego nie zrobił. No oczywiście, że nie. Pierdolić Juliana! No. Muszę ratować własną skórę! I ty też nic nikomu nie powiesz! Skurwy! Co ty, gnido? Jebany! Bierzemy go! No jasne. Drogalem go! Kurwie, ty. Mi tu na wujka rękę podnosił. Ty na Szymona mi tutaj będziesz czekać? Tak to robią chłopaki z tych i z Katowic, patrz. Dumo! Jak to stał w czambo, ty? Wytrzymały ten Marko! Leje się z niego jakaś jebana krew, nie? Ty nawet, ty, wezmę na niego tasaka. Co to jest, kurde, odporny? Ty jeszcze wow gada! A! Plecy mu zajebałem. Ruszaj się, być dla niego ruchomym celem. Nie zorientuje się, z której strony kto mu. Mówi au! Nie wytrzymały! Kubany jest. Dwóch na jednego i dobrze se z nami radzi, nie?
Tylko teraz nas powieszą za to, że go zjebaliśmy, nie? Nie, my się broniliśmy. Mamy winnego. Czyli on zatruł tą wodę. Ale zobacz sobie, zauważyłeś co, Szymon? Na początku... Co ty robisz mi? A uleczyłem cię. A ty wiesz, że zły dotyk boli przez całe życie? A to przepraszam. To czekaj, to ja też cię uleczę, czekaj no. Ale ty, ja nie mogę ciebie uleczyć. A ty masz staminę już taką dosyć? Ale ja nie mogę cię uleczyć. Ty, a może ja muszę tą apteczkę muszę mieć na wierzchu? No musisz, tak, musisz mieć, no. A widzisz, apteczkę muszę mieć na wierzchu. A ja nie mam, a czekaj, gdzie się wytwarzało tutaj? Muszę sobie wytworzyć. Wchodzisz pod M już mam, i masz już wytwarzanie mam. I klikasz na apteczkę i se wytwarzasz, nie? Tak, jeżeli masz rumianek i miód, nie? No. Mam, bo zbieram. Ale żeby mnie uleczyć, to musisz nacisnąć sobie na dwójeczkę i musisz mieć wybrane lekarstwo. Nie możesz mieć no tak. Ani, jak ja mam teraz, jakiś tam tymczasowo zmniejsza obrażenia otrzymywane od efektu ognia. Albo na przykład jak ja mam ten wspomagacz odporności, to tego nie możesz mieć, nie? Tylko no musisz tak. Mieć apteczkę. No, żeby to... A więc to tak ustrojstwo działa. Okej, łapiemy te mechaniki. Trochę mają z nas polewkę, no ale my się uczymy, nie? Ciekawe, czy od razu też widzieli wszystko, nie? Nie, no, słuchaj, no, ja się cieszę, że widzowie mają z czego się pośmiać. Niech się śmieją, śmiech to zdrowie. Aczkolwiek ja tutaj zbieram... Słuchaj, nie wiem, czy zbierasz te butelki, czy na koktajl Mołotowa się to przyda. O, ty, tu jest gangrena leży. Bierzemy. Okej. Wiesz, czego mi tutaj kontrolę? Brakuje? Nie wiem, chyba, że tutaj będzie taka opcja, ale pamiętam w Dying Light 1 było coś takiego, że stare rzeczy mogłeś rozbierać i mogłeś odzyskiwać z tego surowce. Ja nie wiem, czy tutaj będzie podobnie, czy tutaj będzie tak samo, ale nie byłoby to głupie. Słuchaj, i teraz tak, ja tutaj wejdę jeszcze na chwilkę do środka i zobaczę, co się zmieniło w fabule. Dziennik, bo teraz mamy dalej dwa cele. A widzisz, zgłoś się z powrotem na bazar. Cel pierwszy się zmienił. Widzisz? Zgłoś się z powrotem na bazar. Czyli idziemy dalej w stronę jedynki. Znajdź myśliwego Hansa. Chyba, że Hans będzie po drodze. Dajmy cię mapę i zobaczymy, co jest po drodze. Dwójka jest po drodze. Dwójka jest bliżej. Idziemy do dwójki. I teraz tak. Jak to nacisnąć, żeby to tak w te nie da się, znaczniki? Też już próbowałem. Legenda to jest Z? Nie da się tego tak zrobić, nie? No to idziemy w stronę dwójki, bo mamy blisko do dwójki. Po co mamy teraz biec tam dookoła, a potem znowu tu? Uważaj, po lewej. Widzę. A czy ty jakoś włączasz bieganie, czy...? Tak. Shiftem. No i trzymasz go, czy tylko raz naciskasz? Trzymam. Okay, a czemu pytasz? No nie, bo mi się wydaje, że on cały czas tak samo biegnie. Czy wduszam tego shifta, czy nie? Tak? No? Nie, ja go wciskam. Ale ja teraz już nie pamiętam, czy to może w opcjach gry było do ustawienia, czy coś. Ty, my tutaj nie wyskoczymy do góry. Kurna, no, przydałoby się jakieś podwójne, nie? No. A tu porynnie? Czekaj, tak, porynnie chyba. No, i dopiero potem tam. Gdzie ty widzisz rynne? No tu aha, po boku że tam. Ty, ja zapomniałem, ale... że tu się można po rynnach wspinać. Padłem i tak. Jaki chłop spadł? No bo mi ten poziom tego spadł, nie? Cukru. Poziom cukru, cukier. Ty, to było dobre. Ja bym tego sam lepiej nie wymyślił. Cukier mu spadł i jedno z rynnych. Jaki chłop. Poczekam na ja ciebie. Ja podać ci pomocną ja nogę? Nie, jakoś dam radę. Pomocną łapkę. Pomocną nogę, no chłopie. Jesteś już? Bo ja cię nie widzę. Nadal no bo... chłop na dole. Czekam, aż mi się to coś zrespi i potem znowu mi to maleje i... No, bo my musimy też patrzeć na te cholerne inhibu czulstwo. Bitory, tak. Hop. Ty powiedz mi, jakie to szkoły trzeba pokończyć, żeby taki termin znaleźć? Inhibu czulstwo. Myślę, że to trzeba być Techlandem. Czekaj, może jakąś znajdę inną drogę, bo nie umiem... Nie, ty, może takie coś w rzeczywistości istnieje, a my nie wiemy. Wiesz, może my nie jesteśmy odpowiednio wykształceni. Wiesz. Może tak być. Może tak być. Ty, tu coś jest. Ty. A ty jesteś u góry, tak? No, wlazł tu jakieś szopy. Do szopy. Te, tu nie ma nic do śmiacia. Te, tu jest zejście na dół. Pierdule, to nie schodzę tam. Się boję.
No, wdrapuj się, kurwa, gnido. No patrz, nie umiem tam wejść, nie wiem jak tam weszłeś. Porynnie! Patrz na tą rynnę do góry i wyjdziesz. Tam sobie kazałem porynnie, nie? A teraz nie umiem. Czekaj, no ja muszę zobaczyć, gdzie ty popełniasz błąd. No porynnie i patrz do góry cały czas. No, no, no i patrz do góry. No i spinasz się do góry. Jaki chłop. A na jakim przycisku się spinasz? No do góry, to jakbyś szedł na W. No to patrzysz do góry i wciskasz W. I spacją naciskasz. No i nie ma. I on mi przeskakuje raz z lewej, raz na prawą. Co za chłop, kurwa. No, no. Dźwigaj dupę. No nie idzie. Muszę, wiesz co, muszę chyba najpierw się wspiąć tam, gdzie byliśmy. Zobaczysz, dopiero stamtąd na tą rynę. Tak, z tego balkoniku na pranie. Ty to będziesz, no. Ty będziesz miał okazję to zobaczyć z perspektywy mojego odcinka. Twojej, jak to komisja wygląda. Ja pierdzielę. Ale to jest zajebisty pomysł, że my to nagrywamy na dwa kanały. Tak, bo tak, to bo jest będziemy po prostu... się mogli sami z siebie śmiać. My z tego horroru zrobimy komedię, człowieku. My z tego horroru zrobimy komedię. Tu? No dźwigaj dupę do góry. No, i patrzysz do góry, w stronę no i tego... No patrzę i spada mi w dół, no nie mogę, kurwa. No bo musisz naciskać tą spację do góry się w tego łać. Ja chyba jakieś umiejętności sobie nie wytworzyłem, kurwa. Nie, no to masz te umiejętności, co ja mam. No do momentu, kiedy dostałeś się do tego. Wiem, na coś muszę zwalić, nie? Aha, to zwal... Na Tuska to zwal wszystko. Taka moda jest. A to ostatnio modne, nie? Na Tuska. A wiesz, to, że on wrócił, rządzi, to... Ale... To, że wrócił, to sam się chłop prosi. Tak, no. Po co wracał? No, come on. Nie? Ty, ja tam widzę zejście do środka tego budynku przez dach i ja widzę, jak klikam tą intuicję, że tam jest jakaś kartka i ja podejrzewam, ale ja że tam też tam będzie... mogę wejść, tędy mogę wejść, wiesz? Tutaj. To wejdź tam. I co, jesteś w środku? No. To czekaj tam. Znajdujesz się w ciemnej strefie. Wróć tutaj nocą, by zarażeni. Kiedy zarażeni wyjdą na ulicę. O kurwa, ile ich tu jest. Czyli znajdujesz się chyba w ciemnej dupie. Czekaj, czy my się tu spotkamy? Ale czekaj, no. Znajdujesz się w ciemnej strefie? Tak. Ale to szukaj, no. Dobre, nie, to jest dobre. Ale wiesz, czego musimy poszukać? Czemu to jest ciemna strefa? No, bo ich tu jest w chuj. Widziałeś, ile ich tu jest? Nie. No to chodź sobie zobacz. O, i tam pisało... Kurwa. Dobra, spadamy stąd. Uciekamy, chodź. No. I tam pisało, żeby tu wrócić nocą, kiedy oni wyjdą na ulicę. I to ma sens. I teraz patrz, ja ci pokażę, jak się to nie wspina. Dobra, ty mi pokaż. Patrz. Pokaż mi, jak się wspina, no. Jaki chłop. Pa, tutaj do góry musisz wykisać na ten balkonik. Czekaj, no. Tu, czekaj. O. Ja nie wiem. Czekaj do góry. Jak ja to teraz... Ja się wyspinałem. Hop na rynnę i patrzysz się do góry, to na tej rynnie, patrzysz się do góry, o, czekasz na tym balkoniku, aż znowu wskakujesz i normalnie robisz tylko W. Robisz tylko W i potem spacja, żeby wyskoczyć na górę. A teraz też idę. No. Naumiałem cię, czy nie? No, naumiałeś mnie. Tak? Umiesz już? Umiem już iść porynnie, już się nauczyłem. Lama tyle. Uczy lamę wspinać się porynnie. Ja pierdolę. Nie umiem znowu na ten balkon z tym praniem wejść. No, o, jest, dobra, jestem. Po prostu wcisnij spację. Tak, i mam, i dalej. Tylko no. Poczekam, aż się trochę naładuje znowu. Jebane, kurwa. Ty wyjdziesz dzisiaj po terenie, czy tam ci, nie wiem, motorek weź nie ten, masz jakąś linę, mi spuść i będzie... O, dobra, idę. No. Idę. No idź ty, bo 16:32. Za chwileczkę noc będzie. Nie dojdziemy do tego celu drugiego. Ale ty muszą idę, się z nas śmiać. Ja pierdziel, to jest cała Polska. Jedną z tej rynny. Ja pierdziel. Czekam, że się znowu, pasek znowu naładuje. Ale on się bardzo szybko traci, ale też bardzo szybko ładuje. Dobra, jestem u góry. Patrz, mam to. Jak bateria w hybrydzie. Jest, ja pierdziel. Brawo! Brawo! Fanfary mi tutaj wklej. Ja tu będę ci wklejał takie lamy. Dobra, idziemy w stronę dwójki. Idziemy w stronę dwójki. Ale gdzieś ty pola znowu? No w stronę ty dwójki. Już na dole jesteś. Aha, no tak, dobra. No przecież masz tą dwójkę, tak jak ja na radarze, no, nie? Dobra. Biegniemy w stronę dwójki. 30-20 metrów. Tylko, dobra, że widzę. Nasz cel jest u góry. Trzeba pospinać dupę do góry. Hop, na balkonik. I to jest gdzieś tutaj na tej kondygnacji. Czyli podejrzewam, że albo przez dach będziemy musieli wejść, albo przez drzwi. Przez drzwi. Halo, czy ja zastałem Jolkę? Czekaj, jak się robiło kopa? Przez fy?
Nie, ty po prostu mogę zapukać. Hans? Klos? Hans, jesteś? Wyjebasz te drzwi. Ty, zamek łatwy. Mogę ten zamek... Ty to otwarłeś, czy ja to otwarłem? Tak, ja otwarłem, ba. Jaki chłop? Chłop, co otwiera? Mam cię uleczyć? A, no możesz, ale... Bo pamiętaj, zły dodyk boli przez całe życie. Moja stamina jest u góry, ja to teraz dopiero zauważyłem. Tak, no twoja stamina jest będzie, u góry. Pewnie będzie tu już leżał nieżywy gdzieś. Hans? Pod tą wodę pewnie. Gdzie jest ten Hans? Hans pewnie wypił wodę? No. Ty, gdzie on jest? No, słyszaj, do następnych drzwi. Potrzebni wszyscy gracze. Ty, ale ty nie leć tak, bo ja nie skanuj lecę, teren, czy nie ma czegoś do zabrania. Bo potem będziesz kwiczał, że nie masz tych rzeczy do poskładania. Także ja zanim idę do przodu, to ja skanuję teren, upewniam się, czy nie ma czegoś, wiesz, do zebrania, bo potem możesz nie mieć takiej okazji. Automatyczna sekretarka, też ci to wyskoczyło? Masz jedną nową wiadomość? Nie. Jakaś Ania kaszle. O, co do diabła? Stój, nie pij tej wody! Nie pij tej wody, kobieto! Wody? Jakiej wody? Za późno. Idiota znów zabrał mnie tę butelkę. Zapomniałby łba, gdyby nie był przyrośnięty. Jak to zabrał nie tę butelkę? Jak idzie polować, zawsze bierze ze sobą trochę samogonu. Ale tym razem woda została. Zamiast niej wziął wodę. Gdzie on jest? Będziemy go szukać teraz znowu. Woda, którą dostał od Juliana, może być zatruta. Poluje. Przy tej takiej wojskowej wieży. Kilka. Ja se robisz, kobieto. Chyba, że polazł na korty. Idę do wieży, a ty sprawdź korty. Szybko! Czekaj! Weź ze sobą tę jego wódę, na wypadek, gdyby już coś wypił. Pomylił wodę z wódką? Pali tak, że wybije wszystko, co mogło tam być. To się wkurwi. Pali tak, że wybije wszystko, co mogło tam być. Co za... Ja pierdziele! Ty, ja czytałem tak plus minus o tej grze, że ona jest na mnóstwo godzin gry, nie? Ale jak faktycznie taki wątek z głupią wodą będzie się tak poboczny, rozwlekał, nie? To powiem ci, to my tu tej gry nie skończymy do końca roku. To znaczy teraz kaleczymy troszeczkę, nie? Bo poznajemy mechaniki. No ale jak już będziemy znać mechaniki, jak już nam pójdzie następne odcinki o wiele łatwiej i lepiej, to co, idziemy szukać tego gnoja. No. Zobaczmy na mapie, gdzie to jest, czy to jak daleko. Nie jest daleko, na wielkie szczęście. Ale mamy też po drodze pytajniki. Nie wiem, czy tymi pytajnikami mam się teraz interesować. Na mapie, tak? No, pytajniki są na mapie. Mi się wydaje, że to są jakieś losowe, jakieś tam persony. Zadania, które, pewnie, no. No. Które możemy, wiesz, spotkać i pewnie też one na zasadzie wynieś, przynieś, pozamiataj, kup mi ketchup, nie zapomnij zamknąć lodówki, tak. Nie zapomnij wyłączyć żelazka. Wiesz, takie rzeczy, nie? Takie po prostu, no wciula nas będą robić tymi zadaniami, nie? Znaczy ja tak podejrzewam, nie? B, użyj rolnetki. No. Ale dobra, no używam rolnetki, ale celu nie widzę dwa, bo my biegniemy... Ja widzę tylko jakiegoś ocaleńca, 52 metry. Też to widzisz w lornetce? Patrzysz na tą stronę? Patrzę jakby, czekaj, gdzie ty jest jesteś? Jest ocaleniec, no. No, fajnie, że to znalazłeś. Dobra, mam to. Ja słyszę H, a ty? Ja też. Kurwa, jakby nas coś chciał atakować. Wypierdalaj. Sio. Słuchaj, na dach. Ja upierdolę mu głowę, jak już zaczęliśmy. No to pobaw się z nim. Ty, faktycznie on tam jest. Ała, co to było? Co mnie walnęło na tym dachu? Co to? Kurwa, ja walczę wręcz, a ich tu jest coraz więcej, bo im broń uległa zniszczeniu, kurwa. Ty, jakieś potałachy mi tu... Jakieś dresiarze mi tu przyszły, te. Fajne tu jest to, że można się praktycznie naprawdę po wszystkim spinać, nie? No. Ty jesteś u góry, na dole? No, patrz, no, jak z jakimiś... dresiarzami tu walczę. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś. No, halo, koło ciebie. A, bo ja spierdoliłem do góry, już widzisz. Kopę mu w jaja, ty. Widzę. To chyba źle o mnie świadczy, nie? No leżącego się nie bije, nie? Ale ja mu skopałem mu jądra. No przypierdol mu.
Zabiłem go na śmierć. Dobra, cel 2. Tam do góry. Tam do góry. Po ławce do góry. Nie wiem, czy będziemy... po ławce, czy po kratach foknie. Zobacz, za mną. Follow me tym razem. Za krat, po kratami. To gdzieś tu jest. Jak ja mam się tam wyspinać do góry? Tam jest za wysoko. A może tędy, popatrz. Hop. No, spróbuj. Po kominie. Jak Mikołaj, kuźwa. Będziemy paczki rozdawać grzecznym dzieciakom. No i dobra, no i dwójka jest gdzieś tu. I on tu ma polowania, nie? Hop! Ja pierdzielę, o mały włos. Ty, jest tutaj, Hans. Potrzebni są wszyscy gracze. No, jestem. Potorkujmy z nim. Hans? Hans! Ty jesteś Hans? Czego chcesz? To nie jest Klos. Napiłeś się tej wody? Niestety. Smakuje jak szczyny. No to masz przejebane. Jest zatruta! Ta szlak. Ta woda mogła być zatruta. Łyka wziąłem i zaraz wyplułem. Musiałem znów pomylić butelki. Zresztą trudno. Ale fajnie się w to gra. Nie boisz się, że możesz umrzeć od trucizny? A kogo to obejdzie? Na pewno nie moją żonę. Chyba mnie już nie kocha. A, wątki miłosne. Dobra, daj mu alkohol, niech se łyknie, nie? To twój bimber. Twoja żona powiedziała, żebyś wypił. Bimber go oczyści. Pij, człowieku! Pij, bimber! Co? Gówno! Tak powiedziała? Moja Anna? Jej zdaniem ta wódka jest tak mocna, że wypali truciznę. No. Moja żonka! To chyba jednak mnie kocha. No mimo, tak. Tak wiecznie narzeka. Taka interpretacja. A może miłości już nie ma. Co za chłop. Szymon, tobie też jak Ania postawi to, że cię kocha? I uratowałeś życie. Zależy co. Czy zatrutą wodę, czy wódkę? Zresztą jeszcze ta wódeczka dała mi kocha. Ty, ale jakiś zbieg okoliczności, też Ania, nie? O kurde. Ale jaja, ty. Chyba się czerwony w kamerze zrobiłem. Świetnie się bawię, świetnie się bawię. Słuchaj, świetnie się w to gra. Jestem zadowolony. Dobra, mamy teraz tylko jeden cel. Musimy iść to zgłosić na bazar. Cieszę się, że bardzo, że zrobiliśmy tutaj pobocznie tą dwójeczkę, bo chłopa uratowaliśmy. Chłopu postawiliśmy bimber od jego żony. No, ty, ja bym tak chciał kumplom stawiać piwo, pod warunkiem, że ich żony dają mi te piwo. Ty, spierdolomy stąd, bo za chwilkę wiesz co będzie? Będzie noc i skończy się babci sranie. Ty! Zaraz spadnę. Po tych drutach skaczemy. Ty spadłeś? Ale już jestem sporo dnu u góry, więc nie ma tak źle. Ty! On się rzucił! Ty! On do mnie rzuca! Spierdolomy stąd! Nie gadaj, że się wspina. Nie, no on rzucał w nas jakimiś nożami. Aha! O kurde. Przyjdzie tu na dach? Ty. Chyba nie. Przyszedł na dach. Faktycznie rzuca. Ty, przyszedł antenę montować. Jak mi dziulnął! Ratunku! Ej, kurwa. A to są jakieś... Ej, padłem. Ja też! Anteniarze nas zabili, dachowcy cholerne. Ale to nie byli chyba zarażeni, bo oni taką normalną mordę mieli. No ale to jakieś złe człowieki byli. No. Mówię ci, oni tu przyszedł kablówkę montować. Ja pierdzielę, ty zabili nas na śmierć. Też masz, że wykryto pojemnik? 19, 18, 15 metrów. Ale gdzie on są... Nie wiem. Ja nie widzę tego, a ty widzisz. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Ty, jest pojemnik na dole. Tutaj mam na dole ekranu. Ty, Szymon, ty mi musisz tłumaczyć, gdzie ty to widzisz. Bo ty mi coś mówisz, że widzisz, a ja nie wiem, gdzie ty to widzisz. A teraz ja widzę... Skoczyłem. Tak, jest na dole. Widzisz 13 metrów, teraz mruga ikonka na dole ekranu. No. Na centralnej części dolnego ekranu. Ty mi musisz to tłumaczyć jak małemu dziecku, jak coś widzisz. Okej. Ty, to może faktycznie tu jest. Bum, skoczyłem ci na kark. 2 metry pokazuje. Otwórz, to jest tu, w tym kontenerze. A, ty to umiesz otworzyć. No. A ja nie mogłem. No bo ja jestem Superman. I teraz co? Ty, coś mi tu plumka. Jest inhibitor, mamy go. Jest inhibitor. Czy jak to ciulstwo się nazywa? Inhibitor! No to dużo się nie pomyliłem. Czy ja, jak to wziąłem, to czy ty też masz to?
Tak, już mam, no już zebrałem rękawice Rangera i tak dalej, więcej. Wiesz, najważniejsze jest to, że ja tobie tego nie zabieram, że każdy z nas to ma, nie? No to jest najważniejsze. Pokręćmy się tu jeszcze może coś, nie? No tak, no, jakieś, no dawać, oczywiście. Pomagać no, odporności. No, skoro tu jesteśmy. No to ja to mam, ten odporności. Fioletowe to jest na odporność. Weź sobie następny. Wojskowa apteczka. No. Ty, mam zabytkowy młotek. 23 levele wyżej niż ten, który mam. Tak, tam był, nie? Też go zabrałem, no. Podnieść. Ale ja go tylko sobie podniosłem, zostawię go sobie na gorsze czasy, wiesz? Na później, no. No na później. Poza tym, no my jeszcze nie mamy opcji modyfikacji tych naszych broni, nie? Ona pewnie gdzieś tam kiedyś dojdzie. Zamek średni. Zamek średni, fioletowe, to może być, wiesz na co? To może być na... Te fioletowe to jest nawet na odporność. Może coś będzie na odporność. Może kolejne inhibity i czulstwo. Kurwa, wytrych mi się złamał. No wiesz co? Co jest tym twoim wytryskiem? Drugi. Wytryskuj. To są zamki ze Skyrima. Co? Dasz nie, radę? Czy ja mam to otworzyć? No teoretycznie już otwierałem nie jeden ten zamek tu i kurwa no nie i co? Ty, bo jest 19, czy ty, mamy noc. Nie wychodzimy jest. Stąd. Nie ma. Zostajemy tu na noc. Ja stąd nie wychodzę. Jest, otwarłem. Wiesz, że nas noc dosięgła? No widzę. No, mamy przesrane. Mamy jakiś pomagacz odporności i jakąś paczuszkę. To są racje MRE. No to częstuj bierzemy się. To. Tak, częstuje się. Ale wiesz co, to fioletowe, nie wiem, ja to tak interpretuję, że wszystko to co fioletowe, zobaczmy teraz do inwentarza, ekwipunek. Słuchaj, ja to interpretuję tak, że wszystko to co jest fioletowe to jest na odporność. Ja tak. To tak rozumiem. Ty, tak słuchaj, jest. Czapeczkę medyka sobie mogę założyć. A gdzie ty ją masz? Albo komin. Nakrycie głowy. I ja nie mam czy... No, zobacz sobie w ekwipunek, czy nie masz czapeczki. Ja mam czapeczkę, mam rękawice pielgrzyma, mam bryczesy wojskowe. Co to kurwa są bryczesy? Ja mam tylko jakaś karszewa pielgrzyma i no to też rękawice mam. Pielgrzyma. No to ja mam. Tyle. Ale ja to interpretuję, że fioletowe to jest po prostu na odporność. Ja sobie ubiorę te spodnie. Dobra, mam te bryczesy. Ubiorę sobie czapeczkę. Okej, będę teraz w czapce biegał. A żółte to jest medyka. Żółte medyka, fioletitowe odporność. No. No, tak. Ciekawe, gdzie ja czapeczkę zgubiłem, gdzie jej nie znalazłem, kurwa. A może ty se po prostu nie masz tej czapeczki, bo ty se jej nie zabrałeś, pewnie. Albo nie podniosłeś. Tak. Słuchaj, i ja teraz mam chyba... Ty... Ej, słyszałeś? Ktoś wołał pomocy. Niech se woła, ja tam nie wychodzę, pierdolę, jest noc. Niech se sam się ratuje teraz. Wiesz, jest noc, zginiemy tam, na śmierć. Nie mamy jeszcze takiej siły, żeby tam wyskoczyć. Ja bym poszedł mu pomóc, kurde. Serio? Chcesz zginąć na śmierć? Nie, a on już leży, chyba go już dorwali, więc jemu już nic nie pomoże. A ty wiesz, że mi przez ten dach tutaj może coś skoczyć? Jakiś patałach? No wiem. W Dying Light 1 tak było. Jak to nie jest bezpieczna strefa, to wszystko cię tu można zaatakować. No tak. Wróżka, mało zębuszka, tego, wszystko. Nam jakiś czas leci u góry, nie wiem czy to widzisz, u góry środek ekranu. Tak, jest widzę. Taka czaszka. Widzę. Ja nie wiem czy my tu możemy w ogóle zostać. Tak czy inaczej mamy przejebane. Słuchaj, zobaczę gdzie jest najbliższe. Ty, mamy niedaleko do miejsca kryjówki. Bezpiecznego. Widzisz? No tak. Po lewej stronie. Czyli jak wyskikniemy, to na lewo. To co, biegniemy? No, dobra. To follow me. Jak zginiesz, to pamiętaj, że na swoją własną odpowiedź. Oko. Hop. Kur. Skoczyłem ci na głowę chyba. Okej. Okay. Hop. Kto ze siły? Hop, hop, hop. Pozo dla kumatych. Z jakiej to jest gry? Hop. Oż ty w mordę! Co się stanęło? Shit! Spierdolamy! Dobra, to ja lecę za tobą.
Faka, maka, sraka. Szybko! Przeskocz mu po plecach! Na pięterko! Ty, co to za rowery? Gdzie my jesteśmy? Na jakieś drugie piętro! Siłowni. Szybko, na drugie piętro! Co jest? Gdzie jest nasza... jakieś takie trójkąty tu dziwne? Tak! Gdzie jest nasza pieprzona strefa? Co to jest? To są jakieś miny! Nie zbliżaj się do tego! O kurwa! Właśnie... Mówię, nie zbliżaj się do tego! Wybuchłeś miny! Niski poziom odporności. Gdzie jest nasz punkt? A na mapie on jest tu? No! Miejsce odpoczynku. Może no jeszcze wyżej. No to gdzie ono jest? Może na dachu, ty. Bo myśmy tam coś na dachu odpalali. Uwaga! Laciem go! Kurwiele. Laciem go! Stalowym chyba. No! Chyba sobie też zrobię stalowe lacie, kurwa. Pierdalać! Skacz! Kurwa, patrz ile ich jest! Na dół! Shit! A, złapał mnie, ty chuju! Wybuchłem się! Jak się wybuchłeś? Nie wiem, sam się! Jaki chłop! O nie, wyleciałem. Dobra, gdzie się odradzamy? Tam była jeszcze jedna mina. Co za chłop. Jaki chłop. Premia nocna. Premia nocna, ciekawe za co. Co myśmy narobili? Ty, jesteśmy w łóżku. Idziemy spać? Razem idziemy spać. Za chłop. Nie no, słuchaj, to plan był dobry, tylko mina była w złym miejscu. O, jest ranek, dobra. Jaki animacja, animacja pobudki, jak w tym. Ej, patrz, i rumianek znowu tu jest. No się tu respi cały czas, zobacz. Dobrze, bardzo mnie to cieszy. Zbieramy to. To był dobry plan, tylko mina była w złym miejscu. Nie no, lepiej nie mogłem się to wymyślić na usprawiedliwienie. Szymon, stresujesz się? Nie. To ale było w nocy... nawet zabawne, jak nas dopadli. W nocy mamy naprawdę ciężko. No. Dobra, biegniemy z powrotem na bazar, opowiedzieć człowiekom, co się odjebało. Że Hans zatruł wodę, ale że niby to był taki lekki wypadek. W sumie on nie chciał Hans, zatruć wodę. Tylko ten, kto nas zajebał, znaczy chciał zabić. To nie był Hans, to był Marco. A Hans to był ten, co go żona kocha jednak. No tak, no racja. Czekaj no. Ty, za daleko tam, żeby doskoczyć. Musimy znaleźć inne miejsce do doskoczenia. Mamy tutaj jak asasyny po dachach. Po dachu przystanku, co? Co? Po co po dachu przystanku? Tu se poskaczemy trochę. Jest to dookoła, no ale trudno. Ty! Co to jest? Nie? Nie schodź po nie schodź tam? Nie, nie. Nie, 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 nie. Głupi pomysł, bardzo głupi pomysł. A to tam jakiś zwyrol był, śpiąca królewna jakaś. Ach! Nie, spadłeś? A spoko, ja też, kurwa. Ale H nacisnąłem, naciśnij H. No, tak się sprawa ma, że możemy nacisnąć H. Ale tu będziemy dzisiaj lamić, ale będą mieli z nas polewkę i... Szymon, to co lubisz najbardziej, rynny. To rynny tak było. Dlaczego? Te rynny będą ci się po nocach śniły. Ej, mnie ktoś bije, mnie ktoś zaatakował, ty. Ale to uwin dupę. No czekaj, bo on mnie z rynny zrzucił. Do góry! Do góry! Góry, nie bij się z nim! Do góry! Do góry! Nie bij się z nim! No, łatwo ci się mówi, do góry, kurwa. Na auto? Skocz na kabinę? Ja cię poprowadzę, tak jak ten agent Neo w pierwszym odcinku. No i do góry, po rynnie i teraz skocz do mnie. Jestem. No, uff. No, ale oni mnie chyba dalej gonią. Do mnie, tu, za tobą teraz jestem. No, widzisz, tu, świecę ci latarką. Jaki myślałem, tak że inaczej... tego nie przeskoczę. Słuchaj, tak czy inaczej, nauka spinania się po rynnie cię nie ominie. Tu, jakaś książka tu jest. Ognisko? Usiądź przy ognisku, popatrz. Ty, tak można? No. Ty, ona śpiewa nam coś. Puść kołysankę. Po polsku? No. Ty, taka Edyta Górniak.
Ty, ja cię widzę, jak ty sobie siedzisz koło mnie. No ja cię też widzę. Widzę. I ona nam śpiewa. Ciekawe, czy można z nią porozmawiać? Nie. Idę do niej. Zostaw tą kobietę. Gonienko, okienka. Chcesz z nią pogadać? Nie tak. Można jej przeszkadzać w śpiewaniu. Dobra, biegniemy dalej. Biegniemy dalej, bo musimy poinformować ludzi w tym... Na bazarze, że wszystko jest okej, bo inaczej Hakon się do nas nie odezwie. Aczkolwiek ja nie gwarantuję wam dzisiaj tego, że my z tym Hakonem dzisiaj będziemy jeszcze gadać, bo my... Ile jest nagrania? Godzina 40, no. A my rozkminiamy grę. Także od zera do bohatera. Zanim zostaniemy tutaj... Też masz jakiś pytajnik na dole? 24 metry? Tak, no ale bez jaj. Zobacz, co tam jest na dole. Jakiś kuźwa niebieski ten, troll, nie? Podejrzewam, że raczej nie wykończymy gnoja. I czołg. Serio? Ty, a może ten czołg możemy przejąć? Ja tam się nie odważę skoczyć. Nie wiem jak widziałeś, ty, ale... tam jest? Tak, widziałem. I właśnie dlatego ja tam teraz nie wyskoczę. Jeszcze nie ten level. Jeszcze nie ten odcinek, panie. Chyba, że tam będzie jakiś wątek fabularny. Może spadniemy przypadkiem. Albo ja tam wolę nie spadać przypadkiem. Bazar już jest... już psa słyszę, jak szczeka. Tak, już kościół widać. Ta wysoka wieża woła. Chodźcie wszyscy do kościoła. Dobiegniemy. Tak. Proszę bardzo, jesteśmy na miejscu. No. Ale mi się wydaje, bo tam były dwa wykrzykniki, że żeby Hako się do nas odezwał, to trzeba zrobić oba zadania. Tak mi się wydaje, wiesz? Przecież, no ja nie mam pewności, bo ja w tę grę nie grałem wcześniej. Ale jest jeszcze jeden wykrzyknik. Ja tutaj wcześniej ja go zauważyłem. Ja trochę grałem, ale wierzysz mi, że tego zadania nie robiłem? Bo to zależy, do kogo podejdziesz chyba też, nie? A ja nie wiem. Teraz z tym. Aiden, powiedz mi! No jest ten chłop. Chodź, Aiden. Co się dzieje? Mąż Bebin nie żyje. Julian jest oskarżony o morderstwo przez otrucie. Aiden, proszę, powiedz im, że to nie ja. To nie ty byłaś Ewą. To nie ty. Woda od dostawcy była skażona? Co będę z tego miał? Może poszantażujmy go trochę, nie? Co będziemy z tego mieli? Właśnie, no dobrze, niech wyskoczy z paczki fajek, nie? Fantów, albo z wody. Nie, lepiej z wody nie. Czyste sumienie? Chociaż podobno dla pielgrzymów nie ma to żadnego znaczenia. Patrz, jeszcze nas oczernia, kurwa. Fakaj się. Nie próbuj nic na tym ugrać. Człowiek nie żyje. Julian jest niewinny. Oni są tacy sami, zauważyłeś to? Dostawcy wpadł do wody wir. Bliźniacy, potem po pijaku facet sprzedał Julianowi brudną wodę. Nieumyślnie. To samo powiesz przed Radą Bazaru? Tak. Gdzie ten dostawca? Musi stanąć przed sądem. Marco nie żyje. Ale zabijam. On mnie zaatakował! W takim razie... Mam świadka Szymona! Nie martw się! Wybaczam ci! Ten kutas Marco dostał na co zasłużył. No oczywiście! Dziękuję, Aiden. No tak! Połowa mojej mąki jest twoja. Tej zmieszanej z gipsem? Co? No, ty... No, ty nie jesteś święty! Nie! Kto ci tak powiedział? Janosi! Znaczy, no może raz się zdarzyło... Nie pierdol! Nie zatrzymaj gips. Zapłać mi i będziemy kwita. Tak, dokładnie. Dobra. Dawaj kasę. Powiem Bebin, co się dawaj hajs. Coś mi da? Co mi da? Czekaj, oczekiwanie. Coś dostaniemy chyba, nie? Na zdrowie. Czerwoną piąskę dostaliśmy. Niebieskiego buta i toporek. I rura. Walka kolejny poziom. Dobra, to ja... Tak, od razu... słuchaj, jak się umawiamy? Levelujemy porówno? Czy jak? No... Możemy, nie? Tu mamy albo koniec z wyskoku, kopnięcie z wyskoku, to ja już mam, a... Chociaż nie wiem, czy to jest dobra droga, żebyśmy razem tak samo levelowali. Bo chodzi o to, żebyśmy się uzupełniali. No tak. A nie wypełniali. Ale czekaj, bo ty masz kopnięcie z wyskoku, ci się świeci na ten? Na żółto, bo ty to zrobiłeś w tej misji, a mi się to tam nie udało zrobić. Czekaj, no ja mam kopnięcie z odbitki zaliczone. I te kopnięcie z odbitki odblokowało mi dwa inne achievementy. Tak. Doskonały unik albo kopnięcie z wyskoku. I teraz mam wykorzystać perk. I nie wiem jeszcze, kiedy opadasz na wrogów, uderz ich silnym kopnięciem, aby wykorzystać spójrz na znajdującego się niżej wroga, będąc wysoko w górze, a następnie przytrzymaj E. No kto to wszystko zapamięta? Tam spacje, tutaj to, no
kurde, no nie zapamiętasz tego wszystkiego. No. Albo doskonały unik, wykonaj unik w odpowiednim momencie, aby oszołomić wroga. Naciśnij spację, poruszając się do tyłu lub w bok. Udany doskonały unik oszołamia wroga. To ja wezmę sobie doskonały unik. No to ja wezmę te drugie i tak będziemy robić może. Tak, nie? No bo tu chodzi o to, żebyśmy się uzupełniali, nie? Tak. No. Dobrze by było, że gramy razem, ale jesteśmy osobnymi personami, nie? No tak. Chociaż i tak będziemy dublować sobie te umiejętności. Ale jak walczymy we dwójkę, to czego ja nie mam, ty mnie uzupełnisz. Wiesz, o co chodzi, nie? No tutaj tak. Też mamy po przekątnej, jeżeli chodzi o punkty parkouru, nie? Że tak, ja mam to, ty masz to i może idźmy tą drogą, żeby się uzupełniać. A potem, wiadomo, i tak, żeby odblokować drzewko dalej, to po przekątnej teraz ty musisz wziąć to tutaj, a ja to tutaj. Ale teraz się już uzupełniamy, nie? A nie, że mamy kite w kite to samo, nie? I teraz tak, tutaj są dostępne ulepszenia 0, punkty poziom 1, tutaj nic więcej nie zrobię, odporność 5-11, odporność umożliwia ci dłuższe przebywanie w ciemności, czyli ta czaszka jest jak jesteśmy w ciemności, to możemy być w ciemności 5 minut, ja mogę być 5 minut 11 maksymalnie w ciemności. Ja mam tak samo. I dlatego jak byliśmy w tym cholernym... bunkrze, nie? Z tego... Tak, tam gdzie braliśmy to, co otwarłem ten dach, to dlatego była czaszka i się odliczało do tyłu, bo byliśmy w ciemnym miejscu. No. I żebyśmy się nie przemienili, bo pamiętaj, że Aiden jest zarażony. Tak. Odporność wzrasta automatycznie za każdym razem, gdy podnosisz poziom wytrzymałości lub zdrowia. Czyli podejrzewam, że jak będziemy w dalszej części gry wchodzić w jakieś ciemne tunele, gdzie nie będzie dobrego oświetlenia, to będziemy mieli większe tendencje do przemiany. I ta odporność do tej przemiany będzie tutaj potrzebna, większa. Tak. Czyli dlatego warto, tak jak widzowie pisali, robić te zadania poboczne. Dobra, bierzemy kolejne zadanie poboczne. Tutaj jest jeszcze jeden wykrzyknik. Ale czekaj, no bo tu jest jeszcze, to jeszcze nie wszystko. Czy ty widzisz? Aha, bo to jest wątek fabularny. Właśnie, Szymon, bo my musimy teraz tak, wejdź sobie w dziennik, bo my tutaj mamy teraz, słuchaj. A ty dziennik jakimś skrótem klawiszem odpalasz, czy wchodzisz w U i potem przełączasz na dziennik? Ja klikam M i pod M. Okay. Domyślnie w każdej grze klikam sobie dziennik. Mamy jedyne wyjście, ale czekaj, no, aktywności mamy tutaj. Słuchaj. Centrum badań. Aktywności jest 5, zadań jest 1. I wyzwania są 2. Ale czy ja wiem, czy ja te wyzwania, to ja tak nie traktuję tego poważnie. Nie lubię takich minigierek w grach. No, mam tu w dupie te wyzwania. Możemy spróbować ewentualnie, no ale... Ale o którym mówisz teraz? Czwarty, ta... Bo wyzwania mam... na samym dole. Wyzwania niżej, dobra, no teraz tego nie widziałem, no. Tam jest ta chorągiewka, masz wyzwania 2. Widzisz tak, to, czy nie? Mam. Masz grakur i masz próba nocnego biegacza. Wiesz, ja też mam w Horizon Zero Dawn też mam takie coś, że muszę wybijać maszyny. To zazwyczaj jest na czas i tutaj też to jest na czas. Ja okurwieńczo bardzo nie lubię wyzwań umiejętnościowych na czas w grach. Nienawidzę tego. I dlatego ja ci mówię teraz, że mnie się to nie widzi. I możemy sobie zrobić tam jedno zadanie, żeby zobaczyć, na czym to polega, ale ogólnie ja nie przepadam za takimi minigierkami zręcznościowymi w grze. Nie zależy mi na tym, nie przepadam za tym. Ja sobie to odpuszczam w każdej jednej grze, w jaką gram, nie? No, może odpuścić. Ja jakby, wiesz, ja się trochę też zdaję na ciebie, bo tak jak mówię, no to jest moja druga gra tego typu, gdzie pierwszej jeszcze nie skończyłem, więc też mam tyle doświadczenia, co ale co zobaczmy, mam, o co chodzi w tych aktywnościach. Czy tutaj możemy coś zdobyć? Są nagrody, jest bezpieczna strefa i źródło światła UV. Czyli może tutaj te aktywności warto robić, słuchaj. No, tu mamy kryjówka nocnego biegania i dostajesz punkty doświadczenia, bezpieczną strefę i źródło światła UV. Ale czemu jedne się świecą na czerwono, a jedne na biało? Bo to są levele. To masz czwarty level, a my jesteśmy na levelu którym? Gdzie jest ten nasz level? Czekaj. W umiejętnościach będzie mój level, nie? Gdzie jest mój level do diabła? Poziom pierwszy to jest to? Nie. No na to wygląda, że mamy chyba poziom pierwszy.
Tak, ranga gracza, aktualna ranga gracza, zwiększ ją podnosząc poziom parkour i walki. No właśnie. Po prawej stronie, no czyli to jesteśmy... mamy pierwszy level. Tak, ja to zasłaniam teraz widzom, ja to u mnie na kanale odsłonię, proszę bardzo, odsłoniłem teraz, widzicie jedynka. Mój poziom to jest pierwszy, ranga gracza, poziom pierwszy. Dobra, i też masz cztery te kreski z sześciu, tak? No tak, cztery kreski z sześciu. No czyli mamy tak samo. I teraz, rozumiesz, jak wejdziesz w ten dziennik i wejdziesz tutaj w aktywności, to to, co masz na czerwono, to to jest, no że tak powiem, level wyżej. Ale jak patrzysz na dole, kryjówka nocnego biegacza, ukończone, to my z levelem pierwszym ukończyliśmy coś na levelu drugim. Więc ja myślę, że to możemy sobie robić. No i zadania, nie? Dobra, słuchaj, robimy zadanie. Spotkaj się z Hakonem, nie? To mamy te ale zadanie? Ale czekaj, tak? czekaj, bo coś mi tutaj nie pasuje. Tu jest jeszcze jeden chłop z wykrzyknikiem. Chodź, idziemy do tego chłopa z wykrzyknikiem. Okej, okay. Zanim zrobimy... Na bazarze. Tak, on tu jest na bazarze, bo widzowie mi poradzili, żeby nie ignorować tego, wiesz? Pogadajmy z nim teraz. Coś się stało? Hej, ty jesteś ten pielgrzym, którego chcieli wieszać? O stary, miałeś niezłego farta. Też by mi się przydał. Jestem uczniem Alberto, ale pewnie już niedługo. To co jest Alberto? Trzeci raz podchodzę do tego testu. Jeśli znowu mi się nie uda, rzemieślnik Alberto mnie wyrzuci. Ale kim on jest? Ty nam powiedz. Kim jest ten rzemieślnik? No, kim jest rzemieślnik? No tak, jesteś nietutejszy. Racja? Nie. Rzemieślnicy tworzą nowe technologie, wprowadzają innowacje, najróżniejsze gadżety pomagające w walce. Szefem szefów jest tutaj Alberto. Tak jak mówiłem, uczę się u niego. Ludzie śmieją się z niego, że nie ogarnia, zapomina języka w gębie, ale to jebany geniusz. To tak jak ja! Co to za test? Dokładnie. Co to za test? Nasze kozy. Trzymamy je w klatkach, bo wyżerają plony. Będziemy ujeżdżać kozy. I dają mniej mleka. Wymyśliłem więc ogrodzenie. Tym razem z twojego nosa. Zasilane bardzo niewielkim napięciem. Dzięki niemu kozy nie będą się panoszyć, a jednocześnie będą dawały mleko. Nazwałem mój wynalazek elektrycznym pastuchem. To nie jest twój wynalazek. Ten wynalazek to już jest dawno wynajdziony. No i... Dobra, no... A czekaj, my jesteśmy, przypomnij mi, w 2030 roku, tak? No, to on dopiero to wynalazł, ten wynalazł koło ponownie, co za chłop? Czyli chcesz mi powiedzieć, że po końcu świata będziemy się uczyć życia na nowo, kurwa? Słuchaj, powiemy mu, że to jest dosyć brutalne, wiesz, poddajemy takich humanitarnych. Trochę brutalne. Zestresowane kozy dają gorzkie mleko. Poważnie? Kozy się stresują? Ty byś się nie stresował? Nie, kurwa. Jakby ktoś cię poraził i sięgał ci między nogi? Nie, napięcie jest niewielkie. Stresowałoby się to Szymon? No, myślę, że tak. A ciebie? No dobra, i w czym jest problem? Bo ja nie wiem. On chce połaskotać kozy, co za chłop. Wynalazku. Potrzebuję kilku części elektrycznych. Wyciągnę z nich oporniki i inne przydatne rzeczy. Brakuje mi kilku części. Trudno je znaleźć. Obawiam się, że nie zdążę na czas. No i co? Może byś mi pomógł. I pewnie mamy mu pomóc. Jeśli je dla mnie znajdziesz, dam ci któryś z moich wypasionych wynalazków. Oby nic związanego z kozami. Lepiej nie. Nie, coś ciekawszego. Zobaczysz. O ile wiem, można je znaleźć w dwóch miejscach. No to jak wiesz, to czemu nie szukasz? Z narzędziami na Fitzwilliam Place, niedaleko wieży ciśnień. Alberto mówi, że na bank tam będą. Ale to ciemna strefa. O, pełna przemienionych. O. Musisz pójść tam nocą. O. Druga opcja? No dzięki. Miejsca opuszczone przez wojskowe patrole. I jedno jest na południe od Horseshoe, blisko starej podstacji. Ale tutaj może to jedno miejsce będzie w dzień, a drugie w nocy. Ale to z obu miejsc mamy to zdobyć? No nie wiem właśnie. Wiem, mam części, których potrzebujesz? No. Właśnie mamy te części? Bo my mamy jakąś elektronikę, nie? Ja mam, nie ty. Czekaj. Chyba dopisało ci szczęście. Akurat mam takie części. Poważnie? Świetnie.
Opatrzność musiała mi cię zesłać. No. Masz. Nie wiem, jak ci dziękować. No dawaj ten wynalazek, nie? Jedno. Pomożesz mi odpalić cały show? Moja instalacja jest zaraz za głównym wejściem. Włącz ją, a ja pójdę po Alberto. Niech no tylko zobaczy. Spotkajmy się przy zagrodzie dla kus, obok muru. Jaki ale jak chłop? Mamy to już odpalić, skoro on tam miał jeszcze jakieś rezystory włożyć? Zresztą... No to czekaj no. Włączymy te, żeby to śledzić? Przebysk geniuszu? Idziemy... Czekaj, marker teraz nas tu, w tą stronę. Szymon, ty masz na wszelki wypadek ustawiony na OBS-ie klawisz do pauzy w nagrywaniu? Tak. Chyba no to tak, za chwileczkę ale... na 3-4 go wciśniemy, bo ja będę musiał iść do aplikacji na chwileczkę. Okej, spoko. Chyba, że ty też, no to pójdziemy oboje. Ja pójdę sobie kawę zrobić, bo nie mam nic do picia. No, włączymy. Dobra. Co to z tymi kozami się stało? Ty zabeczały. Obejrzyj prezentację elektrycznego pastucha. Ja myślę, że my je po prostu zabiliśmy. Ty. Gdzie to mamy? Tam jest marker. Ty, a jakbyśmy je upiekli? Może chłop za wysokie napięcie włączył? No tak, no bo on jeszcze nie dał tych oporników na pewno. Będzie na nas. Ty, usmażył! No, mówiłem. Ty mnie kopło! Wszystko gra? Nie. Usmażyła się. Koza się spajczyła. Ale ty ciulu. Idiota. Co się stało? Musiałem przesadzić z napięciem. No chyba fest. Do niczego. Przepraszam. Nie wiem, jak mogłem się tak pomylić. Mówiłem, że... Oddawaj kozę. Skąd? Wręcz przeciwnie. To bardzo, bardzo... Ma duszy ogromny... Chcesz powiedzieć, że ma potencjał? Potencjał! Ale to się włącza 24 albo 12, a nie 230, ciule. Broń? To jest gotowy wynalazek. Gdyby połączyć go z bronią, może zwiększyć szansę w walce z przemienionymi. Aha. A dzielna koza... Oddała życie na ołtarzu nauki. I od razu upieczona. Będzie kolacja. Dajcie talerze. Dla wszystkich. A ty dostajesz... biorę cię na... przyjmuję na... No. Rzemieślnika? Naprawdę? Kurczę, dziękuję. I tak przez przypadek dziękuję. Powstają geniusze. Mówimy później. Tak. Chodź, Vincenzo. Nie wiem, jak ci dziękować. Masz, weź to. Co dostanę? Jeśli będzie za słabo kopać, wpadnij do mojego warsztatu. Taser? Jasne, dzięki, tylko... Może jakiś paralizator? Dobra? Jasne, przyjacielu. Od razu przyjacielu. O, no nie no. Kozę chłop upiek na jednej pieczeni. I tak powstają prawdziwe męskie przyjaźnie. Modyfikacje w końcu! Jest! Aby zainstalować modyfikację broni, potrzebujesz odpowiedniego schematu, wymaganych części do wytwarzania i właściwej broni. Mm-hmm. Sprawdź liczbę miejsc na modyfikacji, ble, ble, ble. Najlepsze bronie mają 3 miejsca. Okej, okay, to mogę się to domyślić. Teraz wciśnij I, aby przejść do ekwipunku, wybierz odpowiednią broń i wciśnij C, aby ją zmodyfikować. To co? Zmodyfikujemy. Okay. Zobaczymy, no. Co tam możemy pomodyfikować. Czyli tak, w moim przypadku ekwipunek, ja sobie wezmę na przykład ten tasak. Okej. Okay. Czekaj, bo mi coś wyszło. Dałem modyfikuj. Czekaj, tasak i modyfikuję na C. Wciskam to. No. I słuchaj, ja mogę zmodyfikować o iskrę. A, no też mam, no. I mam. A tu środkowa część na broni, która ma miejsca na 3 modyfikacje, dałem, rozumiesz, iskra. Modyfikacja krytyczna aktywuje się przy trafieniach krytycznych. Nakłada efekt porażenia, czyli jak mu krytycznie przypierdolisz, to jeszcze go porazisz.
No i wiadomo, no. One mają tam poziomy swoje ulepszenia. No, czyli zrobiliśmy to. Czyli wiemy, jak to działa. Dobra, Szymku, ja wychodzę z menu i jestem sobie koło tego stacha na wróble. I teraz, nie wiem jak ty, ale ja wciskam przerwę w nagrywaniu. No to czekaj, bo na 3-4 to zrobimy, na 3-4 i idziemy załatwić swoje sprawy i za chwilkę do was wracamy. 3-4. Okej. I jesteśmy z powrotem na antenie, proszę państwa. Nie wiem jak tam Szymon, ale ja się czuję jak młody Bóg. Ja potrzebowałem tej przerwy, bo normalnie kawa jest niesamowicie moczopędna. No i w zestawieniu z tymi wrażeniami tutaj, to powiem wam, no po prostu ja nawet przestałem zwracać uwagę na tą grafikę. A ty, Szymon? No ja w sumie od początku mi ta grafika, znaczy widziałem, że jest cukierkowa, ale jakby nie razi mnie to w oczy, nie? Przestała mnie razić w oczy, także tak. Będziemy kończyć narzekanie na grafikę. Ona jest ładna, ale zbyt kolorowa. I idziemy teraz zrobić, czekaj Szymon, bo musimy tutaj dać klarowność człowiekom, nie? Daj sobie podgląd na dziennik, żeby twoi też widzieli na kanale. Jedyne wyjście, zadanie związane z fabułą. Słuchajcie, mówi ono tak. Stróżowie prawa zamknęli przejście do centrum miasta. Aby się tam dostać, Hakon i ja musieliśmy przemknąć się koło ich patroli. I teraz mamy spotkać się z Hakonem. Żeby to zrobić, musieliśmy wykonać dwa cele. Pierwszy z nich to był cel porozmawiać z mieszkańcami bazaru. Ale to jest bardzo, bardzo mi się podoba ta konsekwencja. Zwróć uwagę na to, że wcześniej, zanim te zadania zrobiłem, to było porozmawiaj. A teraz, jak już są te dwa zadania zaznaczone ptaszkami, to jest w czasie przeszłym. Porozmawiałem. Fajnie, tak, mi się podoba. No. Porozmawiałem fajny z ludźmi sposób. Taka konsekwencja, nie? Tak. Także super. Porozmawiałem z ludźmi na bazarze, potem odezwał się do mnie Hakon, który twierdził, że wie, jak ominąć patrolę stróżów prawa. Miałem się z nim spotkać na dachu obok głównej stacji metra. No, okej, spotkamy się z nim. Spędź trochę czasu na bazarze, czekając, aż odezwie się do ciebie Hakon. Dzięki biomarkerowi wreszcie dostałem się na bazar. Wow, ile tu się dzieje. Ale ja jeszcze, wiesz co zrobię? Wrócę się na razie na ten bazar i tam byli kupcy. Chcę zobaczyć, co ja mogę u nich kupić, bo wiesz, mamy jakąś tam już kasę, może na przykład, czekaj, tutaj do tego podejdziemy, chłopa, handluj. I co on mi tutaj proponuje? Handlarze umożliwiają kupowanie nowych broni, części do wytwarzania innych przedmiotów, może modyfikacje będziemy mogli kupić do samej broni, wiesz. Możesz także im sprzedać wartościowe i zbędne przedmioty. Oferują potężniejszą broń, więc pamiętaj o ich regularnym odwiedzaniu, aby zwiększać swoje siły w walce. Handlarzy możesz znaleźć we wszystkich głównych siedzibach, a także na terenie przydzielonych obiektów i osad. Także no, my jesteśmy w obiekcie, do osady jeszcze mi trochę tam... Dobra, i teraz co on ma? Takie jakieś berło, jakiś Hefajstos. Ty, ale to drogie to jest, na nic mnie nie stać. No, mamy tylko 45, nie? Nawet na te leki nas nie stać żadne. Ale minę mogę kupić. Za 80. 80 zł kosztuje mina. To ty lepiej się zbieracz jesteś, bo ja mam 45. Ty masz 45 zł? No. A ty kuźwa, no. To może o 500 plus napisz. Ale patrz, sprzedaj wszystkie przedmioty wartościowe i dostaniesz 840 monet. A gdzie to jest? Aha, pod C. A ja mam sprzedaj wszystkie przedmioty wartościowe i dostaniesz 1100 monet. A ty ile masz? 840. To ja naprawdę za mało zbieram. Dobra, no i ja mam teraz ile? 1220. Czyli mogę kupić kilka min. Ale czekaj, no, bo ja tu mam jakieś buty. Ale ty to sprzedałeś wszystko? No. Ja mam buty, wygodne trampki mam i one dają zdrowie. Ty, Adidasy kosztują 492 zł. Ciul, nie? Nike tańsze. Redukcja obrażeń w nocy, koszt wytrzymałości parkour. A no widzisz. Te środki czystości, utleniacze to nam będzie do czegoś potrzebne, bo też to można sprzedać. Nie, no to ci jest potrzebne do wytwarzania tych, wiesz, bandaży, do modyfikacji, tego nie sprzedawaj. Dobra. Słuchaj, ja sobie kupię trampki, wygodne trampki, unikatowe buty sportowe, ja je kupuję.
i zaraz sobie je ubiorę. Pistolet! Jaki złodziej? Jak pistolet? Gdzie ty go masz? Przemysł? Ja pierdzielę, ja mam młotostrzał! Rzadki młot, jednoręczny. Obuchowy. Kupuję. Ale gdzie ty to masz? W broni, u kupca. No, kup, broń. Ja mam tylko pikulec do lodu, maczeta sklepowa, zęby rekina i młotek z grzejnika. Młotek z grzejnika! Ząb z rekina! Nie wiem, ty masz jakiegoś chujowego tego sprzedawcy. Ty musisz u tego samego co ja. Ale widziałeś w ogóle jakie chujowe? Sprzedać na przykład... O, tak z grzejnika! Ja pierdzielę! Ale ty przewijaj scrollem na dół, bo ty no masz przewijam. Jeszcze trampki przecież. Jaki chłop. Gdzie masz trampki? Trampków też nie mam. Nie masz trampków? Nie masz trampki. Mam wichajstry, mam minę. No to i dalej minęło. Nie ma nic. A i mam jeszcze okrycie, rozumiesz, tego, tułowia. Okulary ochronne mogę mieć. No to okulary ochronne to ja też mogę mieć. Ale nie potem mam rękawice. Nie. Ja rękawice? Nie, ja mam tylko 137 zł, na nic mnie już nie stać. Słuchaj, ale ja mam tu jakieś palto jeszcze. Ja mam tu jeszcze okrycie tułowia, też masz? No. Kupiłem jakieś okrycie tułowia. Tak? Tak. No, za ile? Co, no? Nie wiem, 200 coś. A to patrz, mi mędy takie drogie chcą sprzedać za 482 zł. To jest zdzierstwo. Pewnie lepsze. I mnie już na nic nie stać, ja mam tylko 100, nawet na minę mnie już nie stać. Także bardzo mi przykro. No ja jakąś minę kupię czy coś. Biorę. Albo zdalny ładunek i minę, pyk. No a teraz jedną minę, sprzedaj nie więcej. I odkup. Okej. Okay. No sklep jest okej, okay. Sklep jest intuicyjny. Także ja teraz sobie jeszcze, słuchaj, ubiorę. Ja sobie jeszcze ubiorę te moje mokasyny. Jakieś tam trampeczki. Ekwipunek. Gdzie te moje trampki? Tu są moje trampki. Ty, ale ja już takie mam. Co? Kto? Ale to one się automatycznie ubrały, czy co? Chyba tak. Czyli one automatycznie się ubierają, jak je kupuję. Ej, aha. No po co ja chcę? No dobra, mam trampki. Słuchaj, jest godzina 12:22. Chodź, idziemy, bo anioł pański już oddzwonili i musimy... Chodźcie tam, i musimy... Musimy zdążyć, rozumiesz? Spotkać się z Hakonem. Za buty sportowe ubrał i dlaczego ja ich nie miałem? Nie wiem! Ale to widzisz, gra nie daje równych szans, nie? No właśnie. Może to zależy od tego, co ty znalazłeś i co ja znalazłem. Czyli o ile tam sobie możemy te nasze umiejętności gdzieś tam żonglować nimi, nie? Że takie albo takie, no to jednak te zakupy dużo tutaj zmieniają, że nie jesteśmy sobie równi. Nie wiem, no. Nie odbieram tego jako wadę. Co nie? Na dachu mamy się spotkać. Spierdalać ode mnie. Hop. I hop. Ty, coś nade mną przeleciało, to ty byłeś. Jaki chłop. Możliwe. Ty, ale tam jest jakiś półksiężyc. Zobacz to. Czy my nie gdzie? Mamy się z nim spotkać o północy czy coś? No na pasku hut jest półksiężyc. Przy ikonie. Widzisz to? No. Czekaj no, bo tutaj są jakieś chłopy. Zostaw mnie! Słucham? Nie ty, pszczoła! Uspokój się już. Sporo ich tutaj fruwa. Ale jestem przygotowana. Co to? Ujebała mi się pszczoła. Teraz tak. Wiesz. Czekaj, no gdzie jestem? Tam mamy iść. Hop. I hop. Trochę nudne są te budynki, bo wszystkie są tak podobne do siebie. Tak, no. I musisz skakać wiecznie po tych samych, no. Nie? Mogli urozmaicić trochę te budynki. Mieli na to tyle czasu. Grę budowali bardzo długo. A jeszcze na dodatek przekładali kilka razy premierę, także mieli czas. Dobra, jesteśmy u chłopa. No tam patrzył przez lornetkę chyba, nie? Gdzie on poszedł? Czekaj, ja tym tu razem jest, no? Sobie jakieś dobra. Nagranie zgarnąłem. Chodź sobie tu pozbierać może, nie? Chcesz go okraść? Nagranie no. Jakieś chłop ma. No też zabrałem je.
Te nagranie tam można odtwarzać. Tam widzowie mi pisali, gdzie tak, dokładnie. Tak, no. No ale ja jeszcze tego nie odtwarzałem. No. O sobie kiedyś może zrobimy taki jakiś... przesłuchanie tego audio. Nic chyba tu nie ma więcej. No to chodź, idziemy do chłopa. Potolkujmy z nim. Ty, Hakon, chodź tu. Hakon? Hej, wspinasz się lepiej niż taka jedna panna. Ciekawe, czy on się teraz zapytał o ciebie. To była laska. Chciała się wspiąć na najwyższy budynek w mieście, wieżowiec VNC. Widzisz, ja myślałem, że ty będziesz Hakonem. Prawie. Była za ostra. Nawet na mój gust. Co z tym przejściem do centrum? Racja. Patrz. Z tego dachu dobrze widać gniazdko stróżów. No i? Okej, okay, zgadzam lewej, się. Po lewej, nie? Tak, zgadzam się. SPC rządzą miastem? A, czyli ty widziałeś, że ja to najechałem na to? Tak. Pozajęte mundury i stopnie. Tatuują je sobie. Są pierdolnięci na punkcie hierarchii. Ale miastem nie rządzą. Przynajmniej nie całym. Kto rządzi resztą? Pułkownik, renegaci. Tu ich nie spotkasz. Na razie. Na razie. Czyli to takie ciecie są. No dobra, no co dalej? Przyprowadziłeś mnie tu, żeby pooglądać espeków? Especy to twoja przepustka do centrum. Można się tam dostać tylko przez tunele metra. Wejdę do środka i odciągnę ich uwagę od peronu. A ty wejdziesz do tunelu technicznego metra. Jest tam śluza. Przejdziemy nią razem do Central Loop. Nie możemy po prostu poprosić? Bez szans. Każda nowa twarz to dla nich teraz podejrzany o zabójstwo komendanta. Mnie znają, handluję z nimi czasami. Dostarczam lampy od dziewczyn albo towar z ciemnych stref. Może tam być trochę zarażonych, ale co to dla pielgrzyma? Kiedy dojdziesz do stacji głównej, daj znać. On ciebie nie widzi, bo o tobie nie mówi. Tak. Wyruszysz w nocy, kiedy w tunelach jest mniej zarażonych. No bo z tuneli oni wychodzą, nie? Na miasto. No. Na trampki. O, to szykuje się akcja w nocy, proszę pana. On nas widzi jako każdego jednego, po prostu, nie? Znaczy, no zwraca się do Aidena, a no. Ty jesteś Szymon. Ty jesteś Szymonem, po prostu. Zajebiście. Hakon, jest tu stwór, którego nie znam. Jak wygląda? Nie jak z Disneyland. Strasznie szybki. Pewnie sprinter. Potrafią mieć przy sobie niezłe skarby. Ale tylko wprawny myśliwy zdoła takiego schwytać. Nie będę za nim teraz biegł. Pora na to, Aiden. Ruszaj do tuneli. No, tak liczyłem, że to powie. Okej, idziemy do tych tuneli. Czy można coś tu jeszcze sprzątnąć? Nie widzę nic do sprzątnięcia. Idziemy do tuneli. Chodź, Szymon. Światło w UV. Okej. Czekaj, no. Czy my w dobrym kierunku idziemy? Chyba nie. Chyba mamy iść tam w dół gdzieś. Też ci tak pstryka coś na tej broni? A to ja nie wiem, jaką ty broń masz. No tą, co ulepszyliśmy, nie? O tą iskierkę. Nie, taką. Ja ulepszyłem inną broń, a ty masz inną broń. Czekaj, wezmę sobie to. Okej. Okay. Kuźwa, ty, my mamy chyba zejść na dół. No, tak to wygląda. Pojebane, bo to jest noc. Nie podoba mi się to. No, ale gdzie jest metro? Gdzie są tunele? Jak nie na dole? Wiadomo, że tunele nie będą na dachu, nie? Chyba mamy kilku gości do rozpieprzenia. Co ty na to? No, skaczemy na nich? Na 3, 4, hop! Wow, ale jak już poraziłem. No bo sobie broń zmodyfikowałeś. Tak. Ja zmodyfikowałem, ale nie używam jeszcze tej modyfikacji. Ty, Aiden, ty mi teraz nie odpoczywaj, kurwa, tylko napierdalaj tą bronią. Ile ich tu jest? Ja ich walę po plecach. Ty, ale ta iskierka była tylko jednorazowa, czy mi się wydaje? Nie no, masz ją na pierwszym poziomie, to co ona tam ci? Raz stryknie i koniec. No wiesz, to jest taka iskierka jak na
kuchence gazowej. O nie, zakręciłem o, tak. się. Umarłeś? No, coś ty zrobił. Dlaczego. Nie mam pojęcia. Wstawaj! Ja nie mogę cię teraz uratować, bo się z nimi napieprzam. No, ja już tam chyba ci iskierka zgasła. Chyba tak. Wypierdalać. Ja jestem, muszę tam biegnąć do ciebie, muszę ci pomóc, kurwa. Ta, ale ja nie mogłem cię uratować, nie wiem czemu. No bo już było za późno. Ale spoko, już tu jestem. Pośpiesz się, bo jest ich trochę. Jestem, już właśnie jednego załatwiłem. Czy my może zamiast z nimi walczyć, nie możemy po prostu wejść do tego włazu? Chyba ty nie. Ty ich zajmuj, a ja spróbuję to otworzyć, co? Jaki chłop! Ty ich zajmuj! Co to kuźwa? Zamek średni, dobra, otwieram. No dobra. Come on! Jeszcze chwila. To jakiś turysta kuźwa z plecakiem ty. Wypierdalać. Łapy do kapy. Jest, mamy otwarte. Otwarte? No. Pośpiesz się, bo idą. No, jestem, gdzie są? Dzień dobry. O, żeż ty. Przeszukujesz ich, czy spadamy? Spadamy! Poszłeś już tam, tak? No ja jestem na dole, ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Poszedłeś, no ja już też tam idę na dół. Aleś hałasu narobił, zamiast zejść, to on zeskoczył na te worki, jaki chłop. Ty, co jest? Potrzebni są wszyscy gracze, dobra? No już jestem, no. Uwaga. O, tu pozbieramy sobie z szafek. Dobra. Fajnie się ciężarki. W to gra. Ciężarki. Powiem ci, fajnie mi się w to gra. No, całkiem przyjemnie. Ja ci mówię, jak wtedy zacząłem se grać, to po prostu nie chciałem se skończyć, nie? No, lepiej żebyś tam nie poznawał, wiesz, co będzie przed nami. No to nie, no to wtedy ten pierwszy raz, zanim w ogóle pierwszy raz się zgadaliśmy, nie? Kuźwa. Czekaj no, co? Bo ja potrzebuję strzykawkę. Dlaczego? No jak do czego? Do odporności. A, bo już tak daleko. Dobra. Ja mam jeszcze 2,56. Co tutaj jest ciekawego? Papierosy? Aczkolwiek martwi mnie to, że mamy tu tak mało czasu. No to ja mam tylko 5 minut tej wytrzymałości. Nie wiem ile ty, ale mam tylko 5. Ja też. No bo wiadomo, jak potem będziemy te inhibulat, kurwa, ciulstwo zdobywać, to będziesz mieć większą odporność, nie? Czemu tu nie ma nic? Uwaga, wiem, otwieram drzwi. Gdzie? Zamknięte. Czemu zamknięte? Bo my musimy iść tutaj, popatrz. Widziałeś to tu? Musimy się tam wyspinać. Tylko ja potrzebuję miksturę. Czekaj, gdzie to było? Pod trójką? Nie, pod dwójką, tak? Do czego ty potrzebujesz miksturę? No, żeby do wyskoczenia tu? Chyba żartujesz. Nie. Żeby odporności zdobyć więcej. Aha. Ty już wziąłeś wcześniej, nie? Tak, ja sobie już strzykłem. No. Ja pierdzielę, te wentylatory mogłyby pracować i mogłyby być takie bardziej trochę realne, nie? No. O, mamy tu jakiegoś skurwiela, widzisz go tam na dole? Sierpem go. No. Jaki zasraniec! Jeszcze jeden, tak? Chyba go ziskrzyłeś. Chyba tak. Dobiłem go mydłem. Dobra. Ty, tam za ścianą. O, sprawdzimy tutaj. Są jakieś te grzyby. Bierz je. Te grzyby to są, że światło UV cię nie. Ale one też dają wytrzymałość tutaj, jak jesteś, wiesz? Dobrze. Ja przeszukuję każdego truposza, nie wiem jak ty. Ja też. Ale jak mam opcję, to ty, ten miał ryż nawet w kieszeni. Jaki a tu jeszcze są chyba w szafkach. Szafki se przeszukałeś? Ty, kurwa, to był chyba Chińczyk jakiś. Słyszysz? No, słyszę. O, fajki dobra. Mam. No ja też.
Bez banderoli, nie wiem skąd wzięli. Ty, ja też sobie wezmę może tą broń, ale ja sobie muszę, osłaniaj mnie, bo ja sobie muszę wejść w ekwipunek i sobie tutaj też dam tą broń, okay, taką, co mam zmodyfikowaną. Tom, gdzie jest ta moja zmodyfikowana? To jest moja zmodyfikowana. Dobra. C. Ale nie mam przewodów. Cholera. Dobra. I teraz kółeczko. Tu jest moja zmodyfikowana. Zabytkowy młotek zmodyfikowany. Teraz będzie siepane. Też mam iskierki. Ja będzie na Wojtusia imieniny, iskiereczka mruga, choć opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. Była sobie Baba Jaga, miała chatkę z ciasta, a tu nagle coś jebnęło, pyk, iskierka zgasła. Mam jeszcze, ale nie przypomina ci to? Dobra, ja te... uważaj na zarażonych. Może tam ich być kilku, albo kilkudziesięciu. Na kucaka idziemy. No, a nie przypomina ci to tego metra, w którym oni, kurwa, tego, ten Waltz był? I tam... Tak, nie, to nie jest. To jest to. No. Czekaj, bo muszę se wstrzyknąć. Albo grzybki muszę zażyć, albo se muszę wstrzyknąć coś. Czekaj. Ja se wstrzyknę, nie? Jakbym miał astmę, kuźwa, słuchaj. No, no, taki inhalator, nie? No. Ty, chyba tędy, co? No, też mi się tak wydaje. Przecież tamtą stronę marker jest. Jak obudzimy tych jełopów, to im napierdalamy, no i tyle. No. Grzybki mamy po drodze, zbieraj grzybki. Pod grzybki, muchomorki nie. Pod grzybki. Żeby ich nie obudzić, to musimy na kucaka. Tu trzy. No i elegancko. Ja nie wiem, czy te... Ja, ale słuchaj, czy zauważyłeś, że jak zażywasz grzybki, to że dłużej ci trzyma stamina tej odporności, czy nie? No tak. Dłużej ci trzyma? Znaczy, jakby ten pasek, a to nie wiem, czy dłużej niż inhalator, ale na pewno, wiesz, te grzybki są za darmo, a ten inhalator trzeba... Ty, skurwielu, na chuj ty krzyczysz? Pobudzisz ich, debilu. Grzecznie proszę, skurwieńcze. Shit! Ej, ktoś mnie zaatakował. Nie, ktoś, patrz, tylko kurwa, pieprzone ile zombie. Ile ich, oni się obudzili, skurwiele. Młotkiem ich, młotkiem! No chodź tu, skurwiele, gdzie będziesz mi tu kładł? Czemu jest, one mają takie drgawki? Innych obudzisz? Nie wiem, ale jak się drę, to innych budzi, nie? O kurwa, oni wszyscy na nas idą, bohun. No widzę! Chyba nie wymiękasz mi tu teraz. Czekaj, jak to było? Aiden, nie bój się. Nie bój się. Aiden, bebe, Aiden. Dostał ciosa. Widzę, ty ich tam tymi prądami jarzysz. Tak, prądami. Dobra. Prądem jego bohatera. Mnie. Dobra. Prądem bohatera. Dobra, tamte śpią. To chuj, że tyle hałasu narobiliśmy, ale tamte śpią dalej, nie? Dobra, no, przeszukamy kosze na śmieci. Jak na prawdziwego wojownika przystało. Tu skrzynia, a ty kosze szukasz. No, skrzynia zamek, też jest. Zamek średni, czekaj. I fajki w skrzyni. Jeszcze jeden kosz na śmieci. Asia szkło i byle co. Wszystko się przyda. Ty, tu jest zamek, łatwy. No to ja mam średni, właśnie otwarłem. Jak chcesz, to se zabierz, co tu jest. Ale ty, to ty otwierasz ten sam zamek, co ja? Nie wiem, chyba nie. Ja jestem z drugiej strony, to inny, wiesz? Ty drzwi otwierasz, a ja skrzynię otwarłem, popatrz. Chodź tu, bo tu dużo rzeczy było. To czekaj moment, ja ci otworzę drzwi, a ty mi otworzysz skrzynię. No i git. No. Chcesz za współpraca, nie? O, kuźwa. Znowu niski poziom. Już mnie zaczyna to wkurzać. Spróbuję sobie te grzyby teraz wziąć. W sumie to ja te grzyby sobie tam muszę wrzucić do kółka, ja też, bo ja ich nie mam w kółku. Ekwipunek. Słuchaj, leki.
grzybki. I to wezmę sobie, to mi jest teraz niepotrzebne, więc to wypadamy, a damy grzyby, no i git. A ja sobie to wypadnę. I grzybki teraz sobie, pyk, zażyłem. Okej. Okay. Ale te grzyby ja mało dają, grzybki. Czyli tam to coś dawało więcej. Czyli jednak jest różnica, czy grzybki, czy no, to. Jest, okay. No. Tylko, że grzybki są za darmo, nie? Zbierasz sobie i jest. Tak, tak, tak. Dobra, idę do tej skrzynki, co ty otwarłeś. Żebyś nie powiedział, że pogardziłem. Gdzie ta skrzynka? Tam na lewo patrz, tutaj. O, chodź, popatrz. Zobacz sobie. Tu jestem. A tu? O kurnia, jest tego trochę. Cyk, cyk, cyk. Wszystko na zielono. Części elektryczne. No. Będziemy mieli znowu na handel. Elegancko. Też tam miałeś części elektryczne? Tak, tak. Też miałem, no. Jeszcze śmietniki przeszukałem, to możemy iść dalej. Dobra, na kucaka. Może ich nie obudzimy. Jest, a torba jakaś jest, nie? Czekaj. Ja ci drzwi zamknąłem? Jeden jest w masce. Ciul jeden chyba mnie zobaczył. Jebany. Ugryź go w kostkę, kurwa. Niedobrze. Dobra, mamy ich. Czy tu jeszcze coś jest? Kompresor. Ej, w ogóle słyszałeś? Wykryto pojemnik z inhibitorami. Tak, widzę. Tylko, że te grzybki, one są do dupy, powiem ci, całkowicie. Tak, no. Bardzo mało, nie? Dają tego. No jak skopa. Ładne się robi przez te grzyby. Ej, też ci tu pisze brak zasilania? Gdzie? Przy czym? W tej skrzyni. Brak zasilania pisze. Niski... Czekaj, no musi... Jest brak zasilania, no. Kawę. Taka chujnia z tymi grzybkami. No ale wiesz, no jak są za darmo, to... Na chwilę. Dobra, coś tam podratują, ale... Ja je tak wcieram w ręce, czy coś. Tak, no, no. Dobra, ja sobie tu przygotuję od razu lek. O kurwa, obudziłem skurwieńca. Nie chciałem, ale muszę. O kurwa, atakuje. A, bo on wkroczył do akcji. Poza no oczywiście. Gdzie ty jesteś? No walczę z nimi! A dobra, okej. Okay. Kuźwa, jak Tommy Lee Jones ściganym, człowieku! Co się dzieje? Panie! Ty, tu jakaś woda jest na dole, nie? Tak jakby to tak wygląda. To jest woda! To no. Jest woda! Nie wiem, jak tam twoja tak... karta graficzna to odzwierciedla, ale u mnie to jest woda. Tak, jak u mnie to średnio im to wyszło. Grzyby już wziąłem, już nawet użyłem. Ale gdzieś tu jest inhibitor. Ja go nie przepuszczę. Może gdzieś górą. 42. Ej, ma, patrz, znalazłem. Chodź tutaj do mnie. Popatrz, ja odkryłem jakieś przejście. Gdzie ten chłop jest? Tu. Tunel. No. O, to powiem ci, zaimponowali mi. Ale metry nie maleją do inhibitora. No widzę właśnie, kurczę. Aha, czyli przeszedłem się tylko. To samo mógłbym zrobić. To mnie w chuja zrobili. A ty mnie! Jaki chłop! No dzięki za tą wspaniałą wycieczkę, naprawdę, jestem pod wrażeniem. Może w złą stronę skręciliśmy, może w lewo się jakoś da. Nie, nie da. Czy ja dobrze widzę, że my się oddalamy od niego? Tak, dobrze widzisz. Musimy się wrócić. Czy on to jest tamtą stronę? Mi się grzybki skończyły. Słuchaj, coś tu jest popieprzone. Ten i. On jest gdzieś tutaj. On będzie pewnie gdzieś na innym piętrze, wiesz? Coś mi się tak wydaje. Bo my się kręcimy tutaj, to jest, a potem maleje. Houston, ja mam tutaj problem, bo ja mam ostatni kuźwa, rozumiesz, ten. Lekarstwo? Ja pierdzielę. Słuchaj, ale ja może mam... jakiś. No ja też już nie mam grzybów. Będzie za chwilkę problem.
Czekaj, może idźmy tam, gdzie mamy iść, co? Czekaj, medykamenty. Wichajstry, to nie. Wszystko. Ty, no będzie problem za chwilkę, nie? To idźmy tam, gdzie mamy iść. Chodź. Chodź do markera, bo no. Będzie za chwilkę problem. Może jakaś lampa UV tu będzie gdzieś. Są grzybki? Czuję, bo ja nie mam się czym uleczyć, kurwa. No ja też nie. Nie wdawajmy się w dyskusję z nimi, biegnij. No nie, 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 biegnij. Do tego no. Pociągu. O kurwa, w pociągu jest co? Też ciul. Za mną, follow me. Idę, idę. Za długo tu zmarudziliśmy. Tak, no. Tylko, że masz gdzie iść dalej? Za tymi drzwiami, ale jak przez pociąg. Za mną. Przez pociąg, okej, okay, dobra, no. Dobra. Wypierdalaj. Kurwa, dobrze, że cię mam, no. Ja muszę grzybki szybko wyciągnąć. Gdzie bo jest zaraz... lampa UV? Dobra, jest lampa UV. Już jesteśmy... O. Rozejrzyj się. Tunel techniczny jak mi dobrze. Powinien być dobrze oświetlony. Strażników ściągnąłem na górę. Zagadam ich, a ty dawaj do środka. Jak mam to niby zrobić? I czemu z tego kurwa nie możemy do ręki wziąć i już by było z głowy, nie? No właśnie. I sobie z tym iść. No. Ej, są tu chociaż jakieś grzybki czy coś? Bo wiesz, no to nam starczy znowu na 5 minut i co potem, nie? Przynajmniej mam lek. Pałkę do dupy mogą sobie wsadzić. Ale przynajmniej od tego mi się tutaj. Chodź, chodź, chodź! O! No, jestem. No bo ja nie mogłem otworzyć drzwi, jak ciebie nie było, wiesz? O kurwa! Co to było? Ty, znowu co ten to jest Disney, do chuja? Jakiś Walt Disney. Mydłem go! To nas Hakon wjebał. To nas Hakon wjebał teraz. Czym to pluje? Mam tu problem! Hakon! A jeszcze się nie odzywa. Nie można tu gdzieś schować do porządku? Czekaj, ja mam tutaj noże do rzucania. Ja też mam, ale... Nożami go! Ty, on tu przyszedł! No to chyba nie mamy innego wyjścia. Jak na nich iść, kurwa. Uważaj, bo on atakuje z drugiej strony. Słuchaj, zrobimy tak. Go... Szymon, ty... Szymon, nie idź do niego! Nie? Jaki chłop! No już ma tylko pół życia, dawaj tu. Kurwa, zamiast poczekać na mnie, to on sam atakuje. No przepraszam. Masz! Ale jakoś tak... Masz! No i widzisz, masz. Po nim. Ja go chciałem nożami. No przepraszam. Co za chłop? Zepsułem ci zabawę, no. Ryżu mi dał. Ale on we mnie rzucał, a ja nie mam już leku, no. Cicho. Tą lampkę... Ty, do tej lampki chodź. A nie, to nic nie dało więcej. Była lampka jednorazowego użycia. Bo ja myślałem, żebyś ty mnie osłaniał, nie? A ja nożami no. Z daleka go chciałem załatwić. No zamek średni. Załatwimy to. Czy jeszcze tu... To zepsułem zabawę, no przepraszam. Nie, no nic nie zepsułeś. Ty, ale zauważyłeś, że ta flara już nie działa drugi raz? No mówię przecież. A ta ikonka co? Trupia czaszka mi się tam tli tak dookoła. Takim dymem. No. Ile masz wytrychów? Nie wiem, zaraz ci sprawdź powiem. Lepiej. Wytrych, czekaj, gdzie to jest? Wytwarzanie, ja pierdzielę. Nie? Wytrychów mam 12, ale mogę 14 zrobić. Więc spoko. Jeszcze trochę. Osłaniaj mnie tam. Patrzę. No kur... To działa tak samo jak w Skyrimie. Za każdym złamanym wytrychem tam się coś zmienia w tym zamku. Mhm. Będzie. Ty idź sobie pod tą lampkę UV jeszcze, bo jednak mi te życie urosło trochę. Przepraszam, czy ja zastałem Jolkę? Dobra, to ja idę do lampki. Ile w tej lampce tutaj trzeba być? Nie wiem, chwilę byłem, bo mi już czas leciał, a jak tam poszedłem, to mi przestał lecieć. O, i znowu mi leci. I ty, idę no, do lampki. Dupa! Nie, chuja, nie ma. No. To bez sensu, dobra, to idźmy dalej.
Coś tu jest? Coś tu można zabrać? Drzwi zamknąć i nic więcej. Chodź. Zamknę, żeby jakiś zwyrol by nie przyszedł znowu. O, kolejna lampa. Dobra, jest lampa. Ty to słyszysz? Jakaś Matka Teresa? Tak, to są ci... No przecież on mówił, że on strażników sprowadzi, a my mamy się prześlizgnąć, okay. Nie? Ile masz tego czasu odporności na maksa? 5-9, no. No to tak jak ja. No, prześlizgniemy się. Ja myślę, że to i tak jest jakaś pułapka, kurwa. To się okaże za chwilę. Kolejna lampa jest. Mam mało zdrowia. Co ty nie powiesz? No mam mało zdrowia. Może uleczmy się? Apteczką. To wcale nie jest głupi pomysł. O, ja cię znowu uleczam zamiast siebie. Ja siebie uleczam. Okej. Okay. Dobra. Chyba musimy... Czekaj, bo tutaj są teraz tak. Tu jest krata, ale te drzwi mnie korcą. Dupa! Te drzwi nie są nie do otwarcia. Nie mają interakcji. No, nie mają interakcji. I tu? Te? Te też nie mają nic, no. Otwórz. Ty, ja nie mogłem ci pomóc. Sam se pomogłem. Ja nie wiem, czy ty wszystko możesz zrobić to, co ja robię. Nie mam pewności. Nie wiem, ale teraz szedłem za tobą i widok twojej wypiętej dupy nie był najciekawszy. Muszę sobie to pooglądać z twojej perspektywy. Jestem w środku. 5 paczek. Zastanówcie się, zaraz wrócę. Jest co? Jestem na peronie. Otwórz śluzę, zaraz tam będę. Guldeny zbieraj z automatów. Tak, a są? No. On mi każe otworzyć śluzę, ale wiem, zanim ja otworzę śluzę, to wiesz co, nie? Typ koczownika, nie? Tak, tylko ja cię szukam, a tu jesteś. Tak. Ja zbieram wszystko po hasiokach. Przeszukuję hasioki. Byłeś? Nie ma nic w pociągu, nie idź, trata czasu. A tu na klatce? Tu też nie ma nic, nie idź tam, strata czasu. Okej. Okay. Idziemy do śluzy. Lampeczka jest. Uwaga, bo naciskam guzik. Czekaj, daj jeszcze 5 sekund. No to ja mogę jeszcze... cię zrespić, jakby co. Znaczy ja tam dojdę do ciebie, tylko ja jeszcze zbieram guldeny. Nie byłem taki szybki jak ty. Ale aż tak dużo ich tam nie ma. 3 hasioki i 2 guldeny, nie? Dosyć tego zbierania. Dobra, idę do ciebie. Dobra. Teleportowanie do przywódcy. Słuchaj, przywódco, przyteleportowałem się sam. Jaki chłop. Co się teraz stanie? Jebnie? Ej, a ty tu czego? O ty... Ej, chuj, wiedziałem, że to pułapka. Czułem w kościach. Miał ich zająć i co? Kurwa, ej, Hakon. Kurwa, zajął. A może sam wpadł, wiesz? Błądził może, po tunelach, jebany ment z bazaru. Prędzej ja ci dam ment. Ale mi kamera zgasła. Kuźwa. Kim się urwał? Ja widzę ciemność. No. My po prostu musimy pewnie ich wykończyć. Ona nam teraz przyjebie, coś tak czuję. Ty tu grałeś to? Grałeś to? Nie. Robiłeś w naszej bazie. Próbuję tylko przejść do centrum. Centrum? Tunel pozostanie zamknięty, dopóki nie wydacie morderców Lukasa. Gnida z bazaru. Jesteś gnida. Jak to jest, że nie... Ale warkoczyki ma fajne, nie? Nic nie słyszę. Nie widzę, za ciemno. Zapominacie o zakazie przejścia. Może na dobry początek obetniemy ci dłonie. To ci poprawi pamięć, he? Co robiłeś? Co ty miałaś z biologii, kobieto? Jestem pielgrzymem. 4 dni temu byłem 100 kilometrów stąd. Wystarczy, Anderson. Chcemy poznać prawdę. Nie wyciśniesz jej siłą. Ale komendant Lukas nie żyje i teraz ja dowodzę. Słuchaj się, kobieto. Czytałaś raporty.
Na bazarze niedawno pojawił się pielgrzym. Zdaje się, że on nie kłamie. Zostaw nas. Chcę sam z nim pogadać. To tak, będzie męska rozmowa. Tak, męska rozmowa. We trójkąta se zrobimy w ten. Myślałem, że chce nas dziabnąć tym nożem. A on nam ręce rozciął, znaczy uwolnił. Z Crossdale River. To ponad 1500 kilometrów stąd. Właściwie no, szybko to ponad 2000. Mosty się zawaliły, nie ma już prostych dróg. I udało ci się dotrzeć tak daleko. Jestem pod wrażeniem. No, na kolana, kurwa. Jak teraz jest na zewnątrz? Chujowo. Jaki chłop. Czekaj. O? To gadamy, czekaj no. Tu jest białe, tu jest białe, tu jest żółte. To, kiedy ostatnio byłeś za murami miasta, no skoro się pyta, czyli nie wie. Kiedy ostatnio opuściłeś miasto? Jakieś 15 lat temu. W takim razie jest dużo mniej ocaleńców i więcej zarażonych. Ma to sens. Większość ludzi wytrzymuje w tej dziurze, bo na zewnątrz jest jeszcze gorzej. Razem z żoną mieszkałem w Anglii. Miałem dwie siostry, dwóch braci. Nie dali znaku życia od dekady. Gdzie mieszkałeś? Dekady? A ile to jest dekada? W Londynie i okolicach. No proszę cię. Z tego co słyszałem, Londyn już nie istnieje. Na całej wyspie zostały może z 4 osady. Wow. Kurwa mać. Dlaczego myślisz, że kogoś zabiłem? Okay. Skąd pomysł, że zabiłem waszego dowódcę? Próbowałeś uciec do Central Loop 4 dni po morderstwie. Poza tym, na miejscu Karla też wynająłbym obcego do tej roboty. Najprostszy sposób. Niestety, nie wiem, kim jest Karl. To wkrótce się dowiesz. Karl trzyma obie ręce na kierownicy. W ETS-ie jeździ. To świętoszkowaty dupek, który zwraca przeciwko nam cały bazar. Mimo tego, że ich chronimy. Niebezpiecznie, no nie ma innej wybór, opcji. Jak no. jest za murami, nigdy nie wiesz skąd nadejdzie niebezpieczeństwo. Nowe miejsce to zawsze nowe zagrożenia. Czasami przyszedłeś jest problem po rynnie wyjść. Przyszedłem, bo kogo szuka. Chłop się czepia rynny, podobno no. w Wille przeżyło wielu ludzi. Szukasz kogoś? Może będę mógł ci pomóc. Ale nie za darmo. Przywykłem do mnie. Czego potrzebujesz? Konkretnie jesteś. To dobrze. Tunel będzie zamknięty, dopóki nie znajdę mordercy naszego dowódcy. I pewnie my tego mordercę będziemy musieli znaleźć. Jego ciało zostało znalezione na bazarze. Potwornie okaleczone. Ludzie z bazaru nie pomagają. Są dumni i lojalni. Nie chcą na nikogo donosić. Ale dowództwo straciło cierpliwość. Mam rozkazy z góry, pielgrzymie. Jeśli mieszkańcy Old Villador nadal będą się buntować, wkroczy tam nasza armia i doszczętnie spali bazar. Nie, no coś ty, no. Tego raczej nie. Co mogę zrobić? Lukas miał broń. Rzadki, mosiężny kastet zwany Łazarzem. To klucz do odnalezienia mordercy. Jeżeli dowiesz się czegokolwiek o Łazarzu, powiedz mi, a sam będziesz mógł liczyć na przysługę. Jest sporo wart, a nie znaleźliśmy go przy nim. Myślę, że ktoś z bazaru mógł go przytulić. No właśnie, czemu niby miałbym ci zaufać? A dlaczego mam współpracować? Zaatakowaliście mnie i bezpodstawnie oskarżacie o morderstwo. Nasz błąd. Dokładnie. Ewidentnie nie jesteś mordercą. Dlaczego nie przeprowadzisz śledztwa sam? Ja nikogo tutaj nie znam. Właśnie dlatego możesz pomóc. Z nami nikt nie chce rozmawiać. Uważają nas za okupantów. To, że pozbywamy się zarażonych i łapiemy przestępców, bez znaczenia. Liczy się to, że jemy ich jedzenie i pijemy ich wodę. Ale ty jesteś pielgrzymem. Możesz pomóc ludziom na wiele sposobów. I jesteś z zewnątrz. Mogą ci zaufać. Czyli teraz musimy zdobyć zaufanie ludzi? Posłuchaj, jesteśmy twoją jedyną szansą, jeśli naprawdę chcesz się dostać do centrum. To jak? Pomożesz? To co?
No to pomożemy, nie? To, ale będziemy musieli się prawdopodobnie cofnąć na bazar, nie? Żeby tam znaleźć chłopa, który ma tego łazarza, no albo kobietę, nie? Spróbujemy, nie? Słuchaj, jeżeli my tego chłopa nie znajdziemy, to on pójdzie na bazar i go spali, jeśli tak jak powiedział. Broń, no tak, no. Przepuścisz mnie do centrum? To nie takie proste. Villedor dużo wycierpiało. Najpierw zostało odizolowane od świata z powodu infekcji. Potem mury stały się jego zbawieniem. Ale tutejsi ludzie nie ufają byle komu. Nie otworzę przejścia, dopóki nie złapię mordercy. Ale jeśli znajdziesz łazarza, nie zapomnę ci tego. To mi dużo obiecałeś, kurwa. Przejdziesz pierwszy, kiedy wymierzymy sprawiedliwość. Zdaje się, że nie mam wyjścia. Spróbuję. Źle mu z oczu patrzy, widziałeś? Rozejrzyj się. Popytaj ludzi. I nie wracaj z pustymi rękoma. Powodzenia. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Chociaż Akon powiedział, że no nie mam wyjścia. No miałem wyjście, bo mogę mu powiedzieć, że mam swoje sprawy, nie? No. Okej, okay, bezpieczna strefa. Czyli to miejsce z naszą kolejną bezpieczną strefą? Tak jak to mam tak, rozumieć? Tak to wychodzi, no. Porozglądajmy się tutaj. Czyli ja rozumiem, że będziemy musieli wrócić się do... na bazar. No, teraz się nam wyświetlało chyba porozmawiać z Hakonem, nie? No tak. Gdzie jest Hakon? W sumie jesteś ludzie. Gadamy z nimi czy smolimy? No pogadamy. Jak tu już jesteśmy. Nigdy nie widziałem takiego stroju. Jestem gońcem. Gońcem? To znaczy? Należę do gildii gońców. Jest nas wielu. Skoro jest was wielu, dlaczego nigdy nie widziałem takiego stroju? Co on tak gada, jakby miał kija w dupie? Jesteśmy dyskretni. Powierza się nam cenne informacje, więc staramy się nie wychylać. Teraz trochę się jednak wychylasz. To prawda. Nasza baza znajduje się w centrum, a jedyna droga do niego prowadzi przez tunele metra. Przejścia pilnują stróżowie prawa i w tej chwili nie przepuszczają nikogo w żadną stronę. Więc na razie tu utknąłem. Szkoda, zwłaszcza, że akurat potrzebuję informacji. Nie mogę ci pomóc. Mamy obowiązek zachować poufność. Tylko szef gildii może udzielać jakichkolwiek informacji. Więc to z nim muszę pogadać. Można się jakoś inaczej dostać do centrum? Nie mam pojęcia. Na powierzchni pogranicze centrum miasta to ziemia niczyja. Zostało zniszczone w wyniku ataku chemicznego, który odciął tę dzielnicę od centrum. Powietrze i ziemia są zatrute. Tylko najdziwaczniejsze potwory mogą tam przetrwać. Cholera. Muszę się tam dostać. Tak czy inaczej. Powodzenia. Dziękuję. Nie powiedział nic optymistycznego. Kompletnie. No. Kurnia. Hakon, jesteś tam? Ej, ten kolego, dobrze, że żyjesz. Kurwa, ta, dzięki. Złapali mnie i przesłuchali. Dobrze, nie zabili cię. Spotkajmy się na zewnątrz. Rzeźnik to nasz największy. Najpierw się tutaj porozglądamy. Czy byłoby tutaj coś, co by nam się przydało? Zatłukłem 5 zarażonych. Mapy. Ładnie, mój rekord to 3. To wlepiają ci chujowe patrole. Gdybyś poszedł w okolice szpitala, miałbyś... Zejdziemy tam jeszcze na parter. Zachowuj się tu dobrze, zrozumiano? Stąd przyszliśmy, nie? Tak. Tu na dół może, nie? A tu są jeszcze drzwi, ale pójdziemy jeszcze na dół zobaczyć. Właśnie, czy... Może mają coś, co nam się przyda? A nam się by wiele przydało. Oj, tak. Tu nawet nie da się automatu przeszukać. Tutaj mają lampy. Tu śpią. Tutaj kanapę, szachownicę. Prawo i porządek. Nic innego nas nie uratuje. Wygląda jak tak dziwnie, nie? Tyle łóżek. Znaczy wiesz, no bo ich tutaj trochę jest. Gdzieś spać muszą, nie? Tu no. Jest... tu jest cała społeczność. Ale nie da się tu nic przeszukać chyba, nie? Też nie widzisz nic? No czekaj, no bo tutaj coś jest teraz. Wejście na obszar. Zobaczmy. Widzisz to? Łóżka się mi teraz pokazały.
Widzisz to? Co ci się pokazało? No. Łóżko! Patrz. Skrytkę tu mam. Poczekaj do nocy. A jest 9.43, to nie będziemy. Skrytka no, tutaj okay. jest. No i okej. Okay. Dobrze, że tutaj zeszliśmy, bo wiemy, gdzie jest skrytka i gdzie możemy odpocząć. Nie ma nic złego, co by na dobre nie wyszło. Idziemy na zewnątrz do Hakona. I wiesz co, będziemy kończyć powolutku. No tak, no. Na dzisiaj wystarczy. Pójdziemy do tego Hakona. Zobaczymy, co on nam ewentualnie powie. Tam jakiś chłop szlifuje. Drogi sprzęt. Nie chciałem, żeby dostał wilgoci. Jak chcesz tu zostać, to musisz wyluzować. Powiedział, że czeka na zewnątrz. Gdzie mu kuźwa jest? Inaczej rozpęta się bunt. Pomóż nam w śledztwie, a my pomożemy ci z bandytami. Mówiłem ci już. Nikt z bazaru nie ma nic wspólnego ze śmiercią Lukasa. To może pozwolicie nam przeszukać wasze domy, e? Coś mi się wydaje, że jednym z naszych zadań będzie rozwiązać problem śmierci tego Lukasa. Tego, o, tak, tak, bo im chyba za bardzo na tym zależy, żeby dowiedzieć się, kto go zabił. I mi się coś wydaje, że będziemy mieli jedno z zadań właśnie pobawić się w takiego detektywa. Aiden, chodź, jestem na dachu obok metra. No dobra, chłopie, zaraz, daj mi się tutaj porozglądać. Ja nie lubię tak biec przez mapę i tak, wiesz. Lubię się zapoznać z terenem, co jest gdzie, ewentualnie do wzięcia. Ty, a ten tutaj co? Nigdzie nie znajdziesz lepszego sklepu. O handlu i może będę miał te trampki w końcu. Ale to ma jakieś granat, samoróbka, zdalny ładunek C4? Biorę. Jeden na razie kupię. Wystarczy. Ty, patrz co on tutaj ma. Topór starczą od piły, ale nie stać mnie na to. Kurnia. Dobra, zrobimy coś takiego. Za 380 sprzedaję hasieszko i byle co. Nie poratowało mnie to zbytnio dużo. Ale zawsze coś. Broni palnej chyba tutaj raczej nie uświadczę, co? Nie ma nic lepszego niż klient, który... Mam jakieś nakrycie głowy, mogę kupić. Kupiłem. No to kup sobie czapkę Metzkoberet. Ja mam czapeczkę. Oczywiście to wszystko będziemy jeszcze zmieniać tysiące razy. Bo to, co ja mam na przykład ubrane, to jest na poziomie pierwszym. Czekaj, tutaj jest jakiś pytajnik, tylko nie umiem namierzyć, gdzie on dokładnie jest ten pytajnik. A ty już wyszłeś ze sklepu? No. Dobrego dnia. A gdzie ten pytajnik? On mi tak przenika ten pytajnik. Ja idę za tobą. Chodź, jestem na dachu obok metra. Zaraz walnę temu Hakonowi. Dzieciaki mają się dobrze. No nie? Najpierw nas zostawił, a teraz kuźwa. A ja nie widzę pytajnika, gdzie ty go widzisz? No był przed tylko pytajnik, tylko on mi tak się przebił przez postacie. I ja teraz trochę zbaraniałem, bo ja nie wiem, czy ten pytajnik to jest postać, która ma zadanie poboczne. Patrz, teraz tam u góry jest pytajnik, po tej drabinie. Czy to są osoby, które mogą mieć jakieś zadania poboczne, wiesz? No tak, no. Teraz mam go na GPS-ie, 73 metry. Ale smole, idziemy do Hakona. Gdzie on powiedział? Tutaj gdzieś jest, nie? Na dachu. Biegamy koło tych żołnierzy, ale jakoś na nas nie ten, nie? Nie, no, te, no wiesz, no, my jesteśmy teraz tak jakby w sojuszu z nimi na razie, nie? Dopóki, dopóki nie zrobimy kolejnych zadań. Ty, on powiedział, że jest na dachu, ale ja go na dachu nie widzę. Na dachu obok metra. Widziałem niedawno Juana na statku. Kurde, gość chyba nie wie, jak to jest... Jest tu jakieś wyjście, jakaś brama główna czy coś? Tu. Jest tam. Teraz się chłop zrespił dopiero. No proszę was. Ja go szukam na dachu, a on mi się zrespił, jak ja z tej bramy wyszedłem. No proszę. Przestań pieprzyć i mów do mnie. Ty, on jest bezczelny. A on to powiedział? Przestań pieprzyć tak, i mów do mnie? No. No to czego od ciebie chcieli? A czemu mam ci ufać? Dlaczego cię nie było? Gdybyś tam był, tak jak mówiłeś. Ej, robiłem co mogłem. Nie wiedziałem, że ktoś został w tunelu. Śmierć Lukasa to poważna sprawa.
Kochali tego skurwysyna jak ojca. Może to on go zabił. Brakuje charyzmy Lukasa. Nie będzie miał lekko. Aitor chciał, żebym mu pomógł. Aitor powiedział, że przepuści mnie do centrum, jeśli mu pomogę. Co? W czym miałbyś mu pomóc? Mam znaleźć broń Lukasa zwaną Łazarzem. Zniknęła z miejsca zbrodni. Wierzy, że jak ją znajdzie, namierzy mordercę. Łazarz, co? Taki wymyślny kastet, tak? A skąd ty wiesz? Znam faceta, który sprzedaje kradziony towar i inny szajs. Pasera? Trochę pasera, a głównie oszusta. W dodatku nieudolnego. Pół miasta ściga go teraz za długi. Jeśli ktoś jest dość głupi, by kupić especką broń, to właśnie on. Jak się nazywa? Hubert Kerbacos. Znany jako chujowy Hubi. Ale ma nazwę. Teraz w pobliskim zatraku i czeka na klientów. Pewnie sprzedaje espekom zielsko i gorzałe. Jeśli chcesz znaleźć Łazarza, pogadaj z Hubim. Ja sprawdzę inne tropy. Okej. Okay. Bądźmy w kontakcie. Ale trochę już jest podejrzany, Hakon. Tak. Bo skąd on wie, że to jest kastet? Ja mu tego nie powiedziałem. Powiedziałem mu, że Łazarza szukamy. A on od razu, nie? Taki wymyślny kastet, tak? O, no właśnie. Skąd wie, że to kastet? Wiesz, Łazarzem mogła być maczeta, nie wiem, rurka z grzejnika, cokolwiek. No. Trochę mi podpadł. Nie wiem, czy mogę mu ufać, ale Szymonie, zrobimy teraz coś takiego. Wracamy się z powrotem do tego terminala i kończymy odcinek na dziś. Na dziś tyle wystarczy. Okej. Jest 2 godziny 56 minut. Wiesz, moja żona za chwileczkę przychodzi z pracy, o ile już nie przyszła. I ja uważam, że ten odcinek na tym etapie możemy sobie zakończyć. Podzielić się takimi pierwszymi wrażeniami. No i Szymon, co o tym sądzisz? Na pewno muszę poszlifować skakanie po rurę, po rynnach. Także idę na blok wchodzić za chwilę. Ale nie, ogólnie powiem ci tak. Gameplay mi się bardzo podobał. Mi też. Całkiem przyjemnie się wystało. No. I przestałem zwracać uwagę na grafikę. Tak. No i co mam ci więcej powiedzieć? Myślę, że dajemy radę nawet. Pomimo tej rynny. A, no my dopiero szlifujemy tutaj swoje umiejętności. Tak jak tutaj rozkminiliśmy, właściwie wspólnie, jak działają tutaj te kółeczka. No ja tego się nie spodziewałem. No właściwie, wiesz, w większości gier jest tak, że jest jedno kółeczko. Tak jak ja na przykład teraz gram na przemian w Horizon Zero Dawn. No to tam jest jedno kółeczko i masz łuk. Taki, co sobie tam wrzucisz w te kółeczko. A tutaj pod każdym guzikiem masz inne kółeczko. I z innego kółeczka, co tam wrzucisz, masz wybór, nie? Czyli to jest fajne, to mi się podoba. Ale nie od razu na to wpadłem, nie wiedziałem, o co chodzi, nie? No tak. Czyli rozkminiliśmy dzisiaj co nieco. Taką, można powiedzieć, taką troszeczkę nieudolną łamigłówką, ale mamy to, nie? No i wiadomo, że z każdym spotkaniem będziemy coraz to lepsi. Jak zaczniemy modyfikować bronie, jak zaczniemy pozyskiwać nowe, takie, o których teraz pojęcia nie mamy. Mamy już taką broń, która teraz już wydaje z siebie jakieś iskry. Na pewno tutaj będą jakieś podpalające. No bo skoro ja mam coś takiego, że na zasadzie tego inhalatora, że ja mogę być odporny na ogień, to znaczy się, że ja ogniem też będę mógł zadawać rany, nie? Tak mi się wydaje. Może coś jeszcze innego wymyślą. Nie wiem. Tak czy inaczej, świetnie się bawiłem i dotarła do mnie ta gra. Dotarła do mnie ta gra i uważam, że czeka nas mnóstwo wspaniałych odcinków, które to odcinki będziemy też nagrywać na zapas. Także widzowie obu kanałów, MRCH Śląsk i Wujek Bohun, uprzedzamy, że nie zawsze będziemy postępować według waszych instrukcji, bo jeżeli wy na przykład instrukcję napiszecie pod odcinkiem tym, a my zanim opublikujemy odcinek trzeci, zdążymy nagrać 3 kolejne odcinki, no to niestety nie będziemy mogli od razu się do tych waszych komentarzy odnieść. Tak czy inaczej, dla was jest to fajna perspektywa, zobaczenie jednej akcji z dwóch sytuacji, z dwóch różnych person, z dwóch różnych kamer. No to jest fajne, mi się to bardzo podoba.
takie coś już robiłem z innymi kolegami w innych grach i to się sprawdziło i mam nadzieję, że ta zabawa i tutaj wam się spodoba. Ja świetnie się bawiłem, mam nadzieję, że Szymon też. Ja również, dokładnie tak. Tu masz jeszcze jakąś notkę, nie wiem, czy sobie ją zabrałeś już. Gdzie? Nie. Tu była na tym stoliku, leżała. Jest jakaś notka, okej. Teraz pytanie, bo to jest w przedmiotach kolekcjonerskich, nie? Zobaczmy teraz, przedmioty kolekcjonerskie. I tutaj jest notka. I teraz pytanie, która to jest ta notka? Tu jest list. 5 lat później. Kto pamięta Haran? A tu nie ma notki. To musiało nie? Być. No właśnie, też nie widzę nagranie. Notki. Nagranie, pierwsza strona komiksu, list pożegnalny. Nagrania ale tutaj notki. Są. Notki tu nie ma. Czekaj, ale ja tych nagrań nie słyszę. Czekaj, ja nie słyszę, żeby to mi grało. No trzymam, niby coś tam lata, ale... No. Pewna kobieta rozpaczliwie szuka... Słuchacze, czekaj, jest. Może o, teraz. Wyda wam się to dziwne, ale... Dla mnie jest to bardzo ważne. Moja córka, Renata, za tydzień bierze ślub. Miała wziąć ślub ponad rok temu. Zaprosiła około 200 gości. Ty to słyszysz? Była tak. O Renacie, która miała brać ślub? Ale potem, tak. Sami wiecie, pojawiło się THV. Wszystko trzeba było odwołać. Mieliśmy nadzieję, że GRE opanuje. Ale jak to działa? Jak ja włączyłem tą kasetę, to by się automatycznie ta kaseta włączyła? Może tak być, no bo ja, znaczy ja też sobie kliknąłem, ale nie słyszałem i chyba dopiero jak obydwoje włączyliśmy, to słyszymy. Z zagranicy. Cóż, już ich nie ma. Ostatecznie postanowiliśmy zorganizować ślub tylko dla najbliższych osób. Renacie i Waldkowi. To prawie jak dzisiaj wszyscy goście. A dla mnie bardzo ważne jest upieczenie tortu dla nich. W mojej rodzinie to wielopokoleniowa. Fajnie, że sobie taki kaset można posłuchać, a nie tylko do czytania same listy, tak jak to było w tym, nie? No tak. Horizon Zero Dawn. Tam też były widokówki takie, audio, wideo. Zdaję sobie sprawę, że teraz większość jedzenia, nawet małe jajko, jest warta swojej wagi w złocie, ale gdyby jakaś życzliwa dusza podzieliła się... Tylko z drugiej strony, co nam te nagrania dają, nie? Zawsze notuję dużo, notuję walka o jedzenie, czyli coś, co adekwatne jest do w chwili obecnej, do sytuacji, która dzieje się w Afryce przez smutnego pana w garniturze z Rosji. A tutaj, wiesz, no, córka bierze ślub i matka rozpaczliwie no, jakiegoś tam prowiantu se szuka na ten i ważne nawet jest głupie jajko na wagę złota, nie? Czyli coś tam no to tak. Daje. Dobra, spróbuję to otworzyć. Kliknij to tam, może tą pierwszą kasetę, może to faktycznie tak działa, że ty też musisz to kliknąć. Znaczy ja mam tylko jedną kasetę. Ja mam dwie. A, no to widzisz. I ta kaseta mi nie gra. Czekaj, odtwórz. Ta pierwsza kaseta mi nie gra. Ja mam tylko kasetę, pewna kobieta rozpaczliwie szuka jaj. A ja mam jeszcze dziennik nocnego biegacza, wpis numer 1, no ale, no... Nie ma głosu. Nie gra ta pierwsza kaseta. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, może dlatego, że ty jej nie masz. Może tak, no. A patrz, ona teraz, ta kaseta mi gra w menu. Znaczy w interfejsie. W prawym dolnym rogu ekranu. Nad czasem gra mi ta kaseta, a ja jej nie słyszę. Chyba, że gra jest pobagowana, bo ona była łatana kilkanaście razy. Ale widzowie nadal piszą, że gra ma swoje problemy. Zresztą widzisz, jak nieraz wpadają w taką padaczkę zombie, których pierzemy, nie? Tak, no. No. Czyli, ale kiedyś to podobno było jeszcze gorsze. Czyli Techlandowi się uwijało, nie? Pomimo tego, że kilka razy przekładali datę premiery. A gra niestety, no, jak w większości produkcji na dzień dobry po wydaniu, no niestety miała swoje problemy. I łatali. Wiesz, że podobno nawet tryb kooperacji nie był od początku dostępny? Tak, mówiłeś, no, to no. Na odcinku teraz tego, nie? Znaczy ja tego raczej nie wiedziałem, mieli ale... się połączyć, nie? No. Także nawet z tym były problemy. Dobra, Szymon, będziemy tutaj kończyć.
Moi drodzy, wam dziękuję za poświęcony czas. Obojętnie, czy oglądaliście materiał na moim kanale, czy na kanale u Szymona, czy na obu, to nie ma znaczenia. Mam nadzieję, że się świetnie bawiliście. I cóż, mam nadzieję, że będziecie czekali na kolejne nasze tutaj wyzwania. Wiadomo, że teraz to jest taki poligon dla nas. Będziemy się tutaj rozwijać w tej grze. Szymon będzie uczył się chodzić po rynnach. Ja ogarnę jeszcze te mechaniki, aczkolwiek no to, co już chciałem wiedzieć, to wiem. Aczkolwiek jeszcze i tak dużo rzeczy przed nami po prostu na zwyczajnie świecie jest schowane. Ja teraz jeszcze odkryłem przez przypadek, że jak teraz najadę sobie na jakąś broń, to nie muszę wchodzić w menu, w ten inwentarz, żeby ulepszyć, tylko tu mogę od razu dać zmodyfikuj. I tak szybko dostaję się do modyfikacji. Czyli kolejna rzecz, którą odkryłem przez całkowity przypadek. Ale czekaj, tutaj jak ten? Jak wybierasz z tego jak kółeczka? Jak masz te kółeczko, nie? Masz jedyneczkę. Czy tam dajesz sobie teraz, patrz, masz jedyneczkę. I na przykład dajesz sobie na... i modyfikuj. Tak. Tak, i masz nóż do rzucania, wytwórz. Bo masz te... Dajesz sobie dwójeczkę i masz na przykład lek. I masz od razu wytwórz, nie? Kolejne apteczki. Ciach, mam dziewiątą. Grzybki, no wiadomo, grzybki to tylko H mogę nacisnąć, żeby użyć. Teraz mam trójeczkę i mam na przykład na zabytkowym młotku modyfikację zainstalowaną i klikam C i od razu przechodzę do modyfikacji, nie? Czyli fajne, to mi się podoba, to fajnie tutaj wymyślili. To fajnie, tu naprawdę to fajnie wymyślili. Czyli ja muszę tutaj cofnąć moje słowa, że to jest nielogiczne, bo teraz jak się z tym zapoznałem, wydaje się to naprawdę fajnie, całkowicie pomyślane i całkowicie logiczne. Tylko wiadomo, pierwsza styczność z tym troszeczkę no mnie zaskoczyła, nie? No, no tak, dokładnie. Dobra, Szymon. Ja się żegnam w imię Ojca i Syna. Nie no, żartuję. Moi drodzy, mam nadzieję, że się świetnie bawiliście, bo my tak, ty bez latarki tutaj ani rusz, nie? Bez latarki tutaj no. ani rusz, ale za to fajnie tutaj te flary świecą. O, to faktycznie. Czy RTX, te funkcje tam mam włączone, czy wyłączone, kolory są tak samo fajnie bajeczne. Mam nadzieję, że się świetnie bawiliście. Ja wam życzę miłego weekendu, przecież wy to oglądacie w piątunio, piąteczek i na miłego weekendu początek macie, proszę państwa, emotion związane nie tylko z wątkiem fabularnym gry, ale także naszą tutaj rozrywką, ogarnianiem, nieogarnianiem tego, co nas tutaj otacza. No i cóż, no, tak jak powiedziałem, teraz będzie tylko coraz to lepiej z odcinka na odcinek, no chyba, że dostaniemy jakiegoś wroga, którego długo nie będziemy umieli pokonać, ale jednak mam nadzieję, że nie. Dobrze, Szymon, co chciałeś dodać? No ja chciałem tylko podziękować za wspólną rozgrywkę tobie, no bo naprawdę przemiło było dzisiaj i mam nadzieję, że z każdym razem będzie jeszcze bardziej miło. No co, no czekać tylko na kolejny odcinek. Dziękuję widzom, którzy oglądali, szczególnie tym, którzy oglądali od deski do końca. Zapraszam też na inne serie. Twoich widzów zapraszam do siebie, moich do ciebie. Tak, linki jest w opisie, tak jak mówiliśmy na samym początku. Mam taką prośbę. Jeżeli oglądaliście materiał u mnie na kanale, wbijcie tam do Szymona, dajcie mu lajkersa. W zależności od was, subskrypcje, jak tam będziecie uważać. I Szymonowi na pewno będzie miło. Także polecam. Natomiast, moi drodzy, jeszcze jedna rzecz. Szymon jest tatusiem, który ma dwójkę małych dzieci, więc będziemy nagrywać odcinki, jak się uda na zapas, w miarę możliwości. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, nie zawsze będziemy odnosić się do waszych komentarzy, tak jak dzisiaj to zrobiliśmy, bo jak będziemy ogrywać odcinki na zapas, to może nie być takiej możliwości, nie? Żeby odnosić się do waszych komentarzy. Dokładnie tak. No. Jeszcze raz dziękujemy wam dzisiaj za uwagę, za ten nasz poligon. Pierwsze koty za płoty w kooperacji, drugi, ale pierwszy taki w kooperacji, jeżeli chodzi o Dying Light 2. Dokładnie. Jak na razie gra mi się spodobała, jest fajnie
nie zwracam uwagi już na grafikę, bo świetnie się bawiłem. Podczas całego gameplayu nie przeszkadzało mi kompletnie nic, oprócz tego, że nie od razu mogę tutaj zintegrować się z mapą, bo jednak ta mapa jest taka... No widzicie, jak ona wygląda, nie? No nie jest to najładniejsza mapa w grach komputerowych, jakie do tej pory mogliśmy spotkać. Oczywiście będziemy ogarniać sobie te wszystkie pytajniki, bo tutaj są tajemnice, coś do odkrycia. Także nie myślcie sobie, że jak ja gram z Szymonem, to że Szymona nie wciągnę w moją mechanikę ciekawskiego zwiedzania każdego jednego pytajnika i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie, nie. To, że ja gram z Szymonem, niczego nie zmienia w moim charakterze gry. Będziemy oczywiście odwiedzać te wszystkie tajemnicze miejsca, będziemy zaglądać nawet diabłu do dupy jak trzeba będzie, będziemy pakować się w tarapaty, aczkolwiek no ta mapa, no taka dla mnie jest taka... No... No taka mało intuicyjna, nie? Jest taka w ogóle ciasna, jak nawet jak przybliżysz maksymalnie, to nie do końca wiesz, gdzie jesteś. Tak... Wiecie co, aha, budynki powtarzalne, budynki powtarzalne, ja uważam, że Techland miał tyle czasu, że jednak mogliby zrobić te miasta takie raczej niepowtarzalne, to nawet w głupim The Bus jedziesz po Berlinie i masz na każdej ulicy inny budynek, a tutaj no te budynki są strasznie powtarzalne, właściwie każdy dach, każdy cokolwiek, na który wyskakujemy, jest taki sam, no i zobaczcie te ulice na tej mapie, w przybliżeniu. One są strasznie nieintuicyjne. Niby to jest dupne miasto, ale tak na logikę zobaczcie, jak po tym mieście miałyby jeździć samochody. Jakaś karetka pogotowia czy coś, gdyby te miasta miały być realne. Otóż uważam, że infrastruktura tych miast jest totalnie pojebana i nielogiczna. Natomiast druga sprawa jest taka, że gra kładzie nacisk właśnie tą dziwną infrastrukturą na to, że my mamy skakać po tych dachach i mamy bawić się w ten cały park rur, który tutaj ma swoje osobne drzewko umiejętności. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Ta Inklight na pierwszy kontakt, ja takie mam odczucia, nie jest najlepszą grą, w którą grałem. Na razie świetnie się bawię, ale zdecydowanie nie jest to najlepsza gra, w którą grałem, nie? Także mogę śmiało to powiedzieć na dzień dobry, ale zobaczymy, co będzie też dalej, nie? No. Dokładnie tak. Tak, wracając jeszcze do tego parkouru, to jak byłem młodszy, chodziłem jeszcze do szkoły, do gimnazjum, to była taka mania na ten parkour. Wtedy były te filmy z tym Davidem Billem, czy jak mu tam było. I też skakałem trochę tak po dachach, ale to było, wtedy jeszcze miałem 60 kg i tak dało radę. Teraz to bym sobie mógł poskakać, ale chyba tylko... No tak, no ale jeżeli chodzi o typowy parkour, jeżeli koleżanko i kolego chcielibyście sięgnąć po prawdziwy parkour, to ja uważam, że ta gra do tego się nie nadaje, pomimo tego, że ma osobny tutaj schemat umiejętności, tak, drzewko umiejętności pod parkour, bo ja uważam, że zdecydowanie skacząc po dachach lepiej będziecie bawić się w Assassinach. Albo na przykład w serii gier z uniwersum Batmana, nie? Ja Batmana tak za bardzo nie lubię, ale pamiętam kilka lat temu, kiedy do moich rąk wpadła gra właśnie z uniwersum Batmana, to co ja tam mogłem tym Batmanem robić, to ojejku, no to było niesamowite, te walki, te w ogóle te zagadki jakieś tam, włącz to, żeby zobaczyć, gdzie przez ścianę można przejść, te zagadki logiczne, żeby dostać się z lokacji do lokacji, to było niesamowite. Także w takich grach właśnie jak Batman, jak Asasyny, tam macie prawdziwy parkour. Tutaj skaczesz po dachach, jak na razie z tego, co widziałem z drugiego odcinka, po dachach, które wyglądają jednakowo, po dachach, na których masz rumianek i ule, i po dachach, które wszystkie mają takie same rynny i cokoliki. Także nie wiem, bo słyszałem, że... takie same, nie? Gdzie chcesz się złapać, to zawsze tak samo, nie? Dokładnie, nie? Ewentualnie z budynku do budynku, jak budynki są od ciebie za daleko, to skocz na jakąś latarnię, albo na jakiś balkonik, albo coś. Także niestety bardzo mi przykro, że moją opinią zawiodę sympatyków tej gry, ale ta gra mi na razie pod kątem takiego parkour nie zaimponowała. Na razie. I póki co na tym etapie gry. Ja nie mówię, że coś się nie zmieni, ale na razie w to, co przegrałem, nie zaimponowała mi. Także no, zobaczymy, co będzie dalej. Jak poodkrywamy umiejętności, może ten parkour będzie na zasadzie
takiego prawdziwego mapiego gaju, ale ja się, nie wiem, może nie nadaję do czegoś takiego jak parkour. Może jestem za to, na to za poważny. Nie wiem, może tak to może być. Ale Szymon może coś powiedzieć. Może Szymon będzie mniej poważny na to. Wiesz co, no jakby, gdyby to jeszcze było jakoś bardziej zróżnicowane czy coś, nie? Ale no. Tak nie jest, nie? Dokładnie, jest to takie bardzo, bardzo podobne. No zobaczymy, może potem jak tych punktów umiejętności rozwiniemy, więc coraz więcej. Wiesz, może jak zmienimy miasto, bo ja tutaj widzę Dalton, tutaj jest jakiś Fuarf, tutaj jest jakieś Mudy. No może jak będziemy zmieniać dzielnice miasta, to może te miasta będą urozmaicone. Ale dzisiaj skakaliśmy po Hauntfield i skakaliśmy po Trinity i te miasta wyglądają, i te dzielnice wyglądają tak samo, te dachy, wszystko to wygląda tak samo, nie? Także no niczym mi tutaj nie zaimponowali, szkoda, bo Techland miał naprawdę sporo czasu na to, żeby zrobić grę z prawdziwego zdarzenia i na miarę popularności i prestiżu pierwszej części. Tak. Coś mi się wydaje, że chyba nie dosięgną sukcesu pierwszej części Dying Light. Ktoś tutaj coś spierdolił i to ewidentnie, aczkolwiek no nie będę oceniał książki po okładce, bo wszak przegraliśmy tylko do tego momentu, a przed nami jest jeszcze wiele pewnie wspaniałych części tej całej układanki fabularnych wątków, zobaczymy, ale na razie i póki co nie zaimponowała mi ta gra. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam za uwagę, na razie to wszystko, jeszcze raz miłego weekendu Wam życzymy, na dzisiaj do widzenia, do zobaczenia, do następnego, trzymajcie się cieplutko, no i pa, Szymon! Cześć, pa, pa, trzymajcie się serdecznie. Pa, 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 pa. Koniec koncerta.